Dobra, wrócił pan Sergiusz. Coś jeszcze zbugowało i nie mogłem odpalić. Wiecie, co chodzi? Ale się zdenerwowałem. Czy zaśpiewamy na w duecie? Chyba nie. Znajdziesz pieniądze, wygrywasz je. O, Julia, fajnie Julia, że nagrywasz filmy, a u siebie już przez ten... A u siebie nie wrzucasz filmów w ogóle. Zobaczcie. 6 dni temu, od tego czasu miał być odcinek w czwartek, soboty i w poniedziałek. Asatsu. Dzisiaj oraz środa. Dwa pierwsze donate. 6 zł i 15 groszy. Powiem tak, odsubskrybował jeden kanał. Rezygnuję z subskrypcji. Zostałem oszukany na 3 odcinki. 3 odcinki, na 3 odcinki nas oszuka, Julia. Albo w sumie na 2, bo w czwartek wrzuciła, w sobotę nie wrzuciła, w poniedziałek. Dobra, to dam ci jeszcze jedną szansę. Ale jutro musi być odcinek. Ja nic nie mówię. Jutro już musi być odcinek, bo to na 2 odcinki już zostaliśmy oszukani. Dobra, to już widzę, kurwa, że jakiś niesamowity interes. Pan Kacper! Eluwina! Witamy! Ja jestem Kacper Boński i witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, tak jak w tytule, będę chował pieniądze Kornia. W domu X. Wszyscy... Jebać chudego szmatę. 6 zł i 15 groszy. I się nie bać, się nie bać. Problem jest następujący. Dlaczego... Dlaczego tutaj ten dachówek nie ma? Tu jest źle położone to. Dachówka się zjebała. Tutaj też nie ma dachówki. Kontrowersje. No nic, no. Znajdziesz pieniądze, wygrywasz je. Tak zwane wypłać... Steward, wypłać 1000 zł z bankomatu. Udamy, że rozdajemy sobie pieniądze. Czyli takie... Takie dominikowo-łupickie. To daj 5 koła. Pomacham na filmie, powiem, że gruby je dostał. No takie, no. Mieszkańcy będą musieli je po prostu znaleźć, ale to wszystko dokładniej wam opowiem na dole. No fajnie, fajnie, masz drona, no. Okej, okay, a więc o co chodzi w dzisiejszym odcinku? Tutaj wam wytłumaczę trochę, bo robię taki 200 IQ Playsik. Oni nie mają pojęcia jeszcze o tym. 200 IQ Playsik, kurwa, nie rzucaj słów, nie rzucaj pochopnie. Słów na wiatr, panie Kacper. Mamy przygotowane siano. Nie jest to może 10 tysięcy złotych, ale mamy tutaj 7 stówek, gdzie 30 dyszek na 30 miejscówek w domu. I będą 4 stówki, 2 razy po 2 stówki. Wymyśliłem, że będę cwany, bo to normalny chce tracić 4 stówki tak po prostu. Już te 3 stówki im oddam. Może odkryją to, a może nie odkryją. Wszystkie pieniądze są chowane w domu. Ale to nie znaczy, że nie mogę mieć ich przy sobie. Gdyby powiedzieli, że mam je przy sobie, jestem w stanie pokazać im wszystkie kieszonki. Czekam w sumie na ten moment, udowodnię im, że tak jakby ich nie mam, a pieniądze schowamy do butów. Będę po nich chodził i to sprawia, że nie będzie możliwości na znalezienie ich i czekam na efekt końcowy, jak oni wszyscy stwierdzą, dobra kurde, nie damy rady już, no powiedz gdzie były. A ja to tak, wytomy! 400 zostają w mojej kieszonce. Odcinek myślę, że będzie na tyle fajny, bo jestem ciekaw ich reakcji, jak na końcu się zdenerwują, że nie znaleźli głównej wygranej. A póki co, nie ma co przedłużać i jesteśmy już po intrze. Idziemy chować sianko do środka. Dobra, to na razie wkładam do kieszonki, żeby nie pognieść tego hajsu za bardzo, więc leci do kielni. Zaraz ściągniemy ten balon, bo wcześniej nam balony poleciały. I przykleimy jedną dyszkę do sznureczka, więc będzie wysoko. To jest 200 IQ, zobaczymy, czy komuś się uda ocenić. Nadużywasz 200 IQ, Kacper. Nadużywasz 200 IQ, jesteś bez beki. Dać? A... Przykleimy tu dyszką. Nigdy tak pieniędzy nie rozrzucałem. Fajnie. Dobra, już dwie. Zostało jeszcze 28 miejscówek. Ale do kuchni. Te dyszki będą łatwe, żeby ich zmotywować do tego, żeby szukali głównej wygranej. Nice. Już nie będę. No i w porządku. Dobra, to jest fajnie. Jestem ciekaw, ile znajdą. Ej, i ty Filip, pamiętaj mniej więcej, gdzie chowamy hajs, bo później jak nie znajdą, to żebyśmy go odzyskali. Dobra. Easy. Pusz do tam, do ekspresu. O, nawet tu, nawet. Ty Kacper, bo jak już ten, bo jak już nagrywasz takie rzeczy, że wiesz, chowasz pieniądze, ha, że 700 zł, takie rzeczy. Siema, jak minął dzionek i oddaj, oddę. W porządku, panie Hubercik. Jak już taki film nagrywasz, to kiedy nagrasz... Kiedy nagracie taki film? Wydaje mi się, że dużo byś się tym by zrobił. Jakbyś się tak sztachnął, kurwa, ten... Po kac kupia taką wodą.
A tutaj też jest kurwa jakiś niesamowity ziomek. Oj, oj, oj. Będziesz trzeci jak coś. Kurde, mam kawę na rękach, muszę zmyć. Już nagrane mówisz? Dobra, już masz na to. Nie ma opcji, że oni dostają, oni nie znajdą tych pieniędzy w ogóle. A ja jestem tylko na dole, ta chata jest tak duża. Dobra, to będą takie, niektóre będą takie prostsze, żeby wiesz. To będzie dla szczęśliwca po prostu. I spytają się, czy mam pieniądze przy sobie, jedną dychę. Schowam i wtedy, no dobra, macie mnie. Wiesz o co chodzi? A... Dyszku? 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 Słuchajcie, bo jest ważny komentarz. Mega rozczarowałeś mnie tym filmem z tej kwanem i w ogóle ensojomością z nim. Mega rozczarowałeś mnie z tym filmem z tej kwanem i w ogóle znojomością z nim. Ale jaja. Skończ spamować, kurwa, cymbale. Kofiar! A co jak zapomnimy i ktoś odpali tę zasiadkę? To będzie prank jak u Marcina Dubiela! Jak będzie tak za bardzo pochowane, to oni wtedy stracą zaangażowanie w ogóle. A jak będą łatwo leżeć pieniądze, to nie będą jak dzikusy latać. Wiesz o co chodzi? Wiem. 17, 13. Stary, połowa! 170 zł już wydałem, stary, tako. Dobra, to tutaj jeszcze trzeba na tym poziomie więcej. Kurwa, wydałem 170 zł. Droga dla osoby, która pierwsza będzie po schodach po prostu. Kurwa, ty to potrafisz nagradzać ludzi. Paduwa, co podglądasz? Dobra, jak planujecie zdjąć ten balon? Ile trzeba będzie czekać, aż się wygazuje? O co tam chodzi? Czy z Paduwa, Kacper? Eluwina mi stąd. Eluwina mi stąd, dobra, idziemy. Dyszku. Dyszku. Kolejna dyszka w nagrodę, że ktoś tu przyszedł. Będą wiedzieli, że to są pieniądze. Babyka. Musiałem to przemyśleć. Na skarpecie. Eluwina. Zostały dwie dyszki, które położymy. Elegancja. Mamy. 300 w dychach zostały schowane. Czas na główną nagrodę. Dobra, teraz idziemy zebrać. Pewnie tak, nie chciałbym tych 200 zł, bo na bank kurwa z grzybicą są. Jestem pewien, widzę już po tych grzybkach kurwa z Adidasa, że ten, że... Już widzę po tych grzybkach z Adidasa, że na bank tam jest kurwa grzybica, gruźlica i 150 innych. Dobra, teraz idziemy zebrać, wytłumaczyć im jakie zasady, co leży, co jest gdzie, tak mniej więcej i co, i tyle, widzimy się za sekundę. Wiesz, wygrywasz 200 zł i grzybica do tego, nie? Kurwa no... Okej, zebrałem tutaj was wszystkich. Niestety nie ma z nami Stewarta, bo się dzisiaj gorzej poczuł i nie jest w stanie nagrywać, więc leży u siebie w pokoju, jest martwy. A dzisiaj słuchajcie, no wiadomo, jest Julka, jest Lexi, jest Marcino. Macie ich Instagramy tutaj i słuchajcie, bo wy nie wiecie... Nie, co... za bardzo fokus traci kamera, jak tak kurwa szastają. Chyba mają chujowy sprzęt. O, biedaki jebane. Mieszkają w domu za 20 milionów i nagrywają iPhone'em. 6. O co chodzi w tym filmie, wiecie tylko, że no, jest wygrania pieniądz. W puli nagród jest 700 zł. Tak, to pokaż ile masz na koncie w takim razie. No co narzekać, nie mam więcej pieniędzy. Kontynuujemy. Jest 30 miejsc w domu, gdzie jest położone podyszki i są dwa miejsca, w których jest położone po 200. Czyli są małe wygrane i są dwie takie duże win prices. Ona miała tu minę. Tu minę jak laska w pornolach, który wiesz, jak macie wykadrowaną twarz i mówi: wow, ale duży! Czy zmieszę go w swojej pupie? Jaki piękny penis! Czyli są małe wygrane. Są dwie takie duże win price. Wszystkie pieniądze są w środku tego domu. Ja będę chodził po prostu z wami za kamerą. Wy możecie zaczynać już teraz. O, poczekaj, poczekaj. Hello? No. Tak? Aha. A możesz to powiedzieć na głos, bo on coś będzie. Dobra, jesteście ready? I zrobimy licznik, kto nazbiera najwięcej, ten jest najfajniejszy. Dobra. To dostaję order Eluwiny. Dobra, jesteście gotowi? Ja pierdolę! Order Eluwiny, no nie, kurwa mać. O. Marcin, ladies first! Nie. 3, 2,
Jeden, start. Ja idę ogarnąć kuchnię generalnie, może coś znajdziemy w kuchni. Dobra, więc... Oglądamy, bo jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądać. Marcin ruszył na górę. O, dzień dobry. Czuję, że jestem blisko. Gitar. Powiem ci, że tutaj w holu jest parę dyszek ukrytych na pewno. To będzie ciężkie, bo ja nie znam tego domu, tak jak oni wszyscy. Oni generalnie tutaj sobie żyją od miesiąca może, a ja tutaj sobie żyję, nie wiem, od 5 dni. Szedłem wkurwiony, wróciłem. Doszło do mnie, że. Metal szlachetny. Że w 5 dni nauczyć się domu to jest. To mi wstyd, że mam tak na imię. A ta kostera to przygłupia trochę. Wiem, bo do szkoły z nią chodziłem. Pozdrawiam cię krótko z rodziną. 6 zł i 15 groszy. Ojej. Przez 5 dni się szlachetny. Kurwa, dzień dobry, kolejny. Jak znajdziesz pieniądze na ziemi, to znaczy, że pierwszy doszedłeś do tego miejsca i dycha jest dla ciebie. O, trzecia. Dzień dobry. Aaaa, 10 złotych, yeah! Może w jakichś takich dzbanach? Jest jeden dzban, w którym mogłabyś poszukać. Tutaj. Tylko pytanie. Nie są na pewno w portfelu. Jak tu teraz cokolwiek zobaczyć, jeśli jest tu za ciemno? O nie. Brawo! Dobra, pierwszy hajsik. Jest dyszka, dobra, idziemy zobaczyć, co Marcin robi. Okaże już znalazł po trochę. Okej, mówił, że jest parę, więc. Let's go, ja to włożę do kieszeni. Poczekajcie, nie wiem, czy zawiązać buta. W porządku. Telefon, jakikolwiek. Nie mam, nie mam. Kurde! Dobra, nie, ją. Lecimy do innego pokoju, bo już tutaj wydaje mi się, że to tyle. To jest dycha. Marcin jest bardzo biedny, więc on bardzo potrzebuje tych pieniędzy. Jak zresztą widać. Ciekawe, gdzie to może być, kurde. Nie wiem, za dużo tymi, tymi kamerami machają. Tak. Operator powinien dostać order, a w sumie to oni trzymają te kamery. Kurwy jebane. Weźcie sobie, przymocujcie jakiś patyk, kurwa, żeby tak, żeby wiecie. Ciekawe, gdzie to. No, nie wiem, na przykład kupcie gimbala. 300 zł. Coś tam, wiecie. Nie rusza się tak. Być, kurde. Coś czuję, to będzie się znajdowało tutaj. Kuuu, widzę, ale dzbanicho głupie. Ja się zobaczyłam, że coś tutaj patrzy i... Wow! Dwie dyszki. Dobra, idziemy. Smalniak. Dobra, chłopaki, kostera jest głupia, ale każdy z nas wyjebałby ją w cipala. 5 zł. W cipala. Dobra, tutaj. Dobra. Dobra, głosujmy. Kto wygra? Kobiety czy mężczyźni? Znaczy jakaś kobieta czy mężczyzna? Cześć. Ile tam jest osób? Jest dubiel sam? Kurwa. No powiem tak, zazwyczaj nie wierzę w to, że jakaś kobieta może jakiegokolwiek mężczyznę na łeb ograć. Nawet jakbym... Nawet chciałem powiedzieć, że mężczyźni na kobiety, że wiecie, dwie laski i nawet jeden facet, tylko że to jest dubiel, kurwa, i to takie nie jest, i to będzie ten. Ale przez to, że on choć mówi, kurwa, 200 IQ, pożyczę od kogoś telefon, poświecę latarką, na bank tu jest 10 zł, albo 200 znajdę. Kordian, jakie aktualnie palisz? 6 zł i 15 groszy. Myślę, że dubiel wygra? Dobra, to ja mówię, że dubiel nie wygra. Jak wygra dubiel, to nie wiem, kurwa. Wsadzę głowę do kibla. I spuszczę wodę.
Marcin, jesteś tu? Tu musi być stuwa, tu musi być stuwa nowa. Idziemy do Marcina? Chodź, ej, nie ma tutaj! Byłem przekonany, że stuwa tutaj będzie. Nie wiem, czego on zbiera. 5 złotych. Ja się nie chciało tam wchodzić. Z tego co uważam, oni to kładą najczęściej na czym, że to nie jest typu w jakichś szufladek bardzo. Chociaż wiecie, jak schować gdzieś dwie stówy, to... Może jest jakoś bardziej ukryte. Za obrazem? Szukaj, szukaj, bo tutaj może być ciepło. Moi drodzy, w suszarce bardzo ładnie pomyślałam. Gdzie jeszcze mogli tutaj coś skitrać? Alkofa. Czy mogli coś tutaj jeszcze no nie skitrać? Ja powiem ci, że duże pieniądze są bardzo blisko ciebie. Ale a my lecimy na dół. Jak znaleźć te dwie stówy? Jak znaleźć te dwie stówy, to I'll be fine. Najlepsze, najlepsze. To jest dla mnie najśmieszniejsza bycha. No bardzo zabawne. Ludzie od razu tu przechodzili i nikt nadal ich nie widzi. Eluwina! Ktoś tam wlazł na górę. Jej, znalazłam drugie 10 złotych! To już jest zestaw maku. 20 złotych już mam. That's okay, ale ja chcę znaleźć to 200 złotych. Mama! Yeah! O, kosztu! Jak tam, Marcinku? Na razie... Znalazłeś czego? Nie ma ich. Kurwa, a dubiel dalej wśród tych płyt, kurwa. Ty jak znalazłeś? Ile masz? Hajsu w ogóle? 3, 4. Jesteś chyba na prowadzeniu w ogóle. Dubiel ma jakieś strategie, on jest skubany. Kurwa, jeśli dubiel cię na łeb robi, proszę cię. Ja to jest najgłupszy człowiek, jakiego poznałem. Możesz tak mówić. Okej, tu są pełne jakichś małych... Pierdół? Czaj, że stówę już znaleźli. Znaczy... Damn, I don't know! Nie, na dachu nie ma. Nie, bo to niebezpieczne, więc tylko ja jestem kaskaderem w tym domu. A pieniądze mogą być naprawdę wszędzie. O nie, próbuj, robisz sobie ze mnie jaja. Nie, coś ty. Przypatrz się, stary, czemu patrzysz tylko mi w oczy? A, dobra. Marcin. Tylko mi w oczy. Nie widziałeś tego. Marcina. Nie, ale bo Marcinowi pomagać co się nie da. Pamiętaj, że jesteś bardzo blisko 200 złotówki. Ja wiem, idziemy. Postawię sobie gdzieś tu aparat. Co zostawi? Ty znalazłaś tą dychę, co tu była? A ile on ukrył tych dyszek? O, pod tym. Znalazłam już 3 dychy. Dajcie ci 10 złotych. Możesz mi dać. Nie, my z Elektrycją mówiłyśmy, że wszystko, co uda nam się znaleźć, oddajmy Marcinowi, bo on tego potrzebuje. Jaki masz pępek wypukły czy schowany? Ja mam schowany i jest pierwszy. Chodzę zaraz do łazienki Stuarta i wydaje mi się, że może jedno z tych 200 złotych jest pod sedesem, dlatego że Stuart... Nie umie celować i ta deska is always so dirty, więc... A chuj tu, choć co? JD. Siemanitrus. Jak tam życie? Chciałem zapytać cię o Instagram tej twojej fanki Julity. Ta co ci kapusniak miała zrobić? PLZ podaj lub niech ktoś na chacie napisze. Z góry DZ. JD. 5 złotych. Nie wiem. Znaczy wiem, ale nie pamiętam z tego, z pamięci. Ktoś ci pewnie napisze zaraz na tym. Julita sama wysyłała tego donate'a chyba. Możliwe. Nie umie celować i ta deska is always so dirty, więc... Kochana! Zobaczcie to! Czwarta. Tam powinno... Hold on. Znalazł czwartą dychę? What? Okej. Fail. Gdzie mogą być te dwie stówki? Gdzie mogą być te dwie stówki? Muszą gdzieś tam być. Mam! Znalazłam kolejną! It's up there! Zobaczcie. Czekajcie. O, tam. How the fuck am I supposed to get that? What the fuck? W jaki sposób oni to zrobili? Przygotuj ręczny. Ja pierdolę, Julia! 10 złotych i 15. No nie! No nie zadałaś tego pytania.
nie zadałaś tego pytania. Ja pierdolę. O, dlaczego Stuart musi się obracać ludźmi głupszymi od niego? I to tak by far. No nie, kurwa mać. Nie. Nie. What the fuck? W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest? Ja! Grane. W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest grane? Fuck! W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest grane? Fuck! W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest grane? O! Jak już znalazłem tego? Jaka mam to? W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest grane? O! W jaki sposób oni to zrobili? Poczekajcie. Co jest grane? O! Jak tego? Jaka mam to? Dobra, może nie z Pomorza i nigdy nie była na Helu. Przepraszam też. Sorry. Po prostu przepraszam. Ja jestem stary. Wiesz, jak to zajebiście będzie wyglądać, jak to zahaczy i ściągnie balon tak. No. Jurka, ile masz czasu? Ile ma lekcji? Dobra, wy chatę rozpierdolicie w taki sposób. Nie przebijesz tak tego balonu. Jezu, co jest za problem? Z rosołu. Przyjeżdżaj. 5 złotych. Ile ma lekcji? O, teraz masz ten dom? Ja rozjawiam dom, żeby dychę wziąć, kurwa. Ja bym miał bekę, jak na przykład ten stół, bo obrazu raczej nie zrzucam takim kikiem, bo one są dosyć dobrze przymocowane. Bo ten obraz też waży swoje. Ale jakby się taki stolik, jakby się taki stolik pierdolnął. Znaczy nie wiem, no ja bym wziął krzesło, jakąś miotłą to zdjął, nie? Też nie wiem, jak ona ile będzie miała, z 1,60 m? Jeszcze mi gitarę. I am so sorry. Dwa razy 200 jest na dole teraz, na parterze jest. Ty coś tutaj kombinowałeś. O! Wziąłam się na wyczuć. Łatwizna. Brawo Julka, szukajcie dalej. Fuck! Dobra, jeszcze jedna rzadza, ale po co to robicie? Nie przebijecie tym głównym balona, który jest sflaczały. Musiałby być naprawdę... No, nie zrobicie tego. Kurwa, zamortyzuje ten balon, no. Kurwa, chuj w to. Chyba trzeba obserwować Kaspra, bo on się sam zdradza. Jestem ciekaw, co robi Marcin. Chodź. Jezus Maria! Ale to jest dla mnie... Nie wiem, co oni mają w głowie. Jak tu będzie, to ja żygnę. Ogólnie Marcin... To kurwa, jak sras, to ty co, nie wyciągasz szczotki? Ja pierdolę. Piął taktyka, że... To żygnę! O, kurwa, szczotka! O, ja normalnie tą szczotką zęby myję i mam wyjebane. A nie, kurwa, szczotka, kurwa, szczotka jak każda inna. Co jest złego w tej szczotce? Normalnie. Serio. To się za drobne, tylko szuka głównej wygranej, żeby na pewno zwyciężyć. Stary, 200 złotówka jest tutaj na strychu. Na poddaszu. No, na poddaszu. Uuu, Marcino! 30. Kurwa, ja bym ich na łeb wszystkich ograł. Ja bym ich na łeb wszystkich ograł i po prostu dołożył 5 tych swoich i elo, nie? Minion Andrzej. Nitrus, proszę, dawaj brązowe kosinus normalnego obejrzenia. Ale brązowe myśli nie wrzucają już filmów przecież. Ludzie z autyzmem. Kurwa, złotych. Fajnie zamknęli. Fajnie zrobili takie zoo sobie. I tam i mieszkają sobie ludzie. No stary, jeszcze jest tu. Na pewno jedna dyszka jeszcze tu jest. Jest tu coś? Ale golden hour. Poczekaj, napiszemy ci. Jest mi strasznie gorąco. Za dużo biegania, like... Metal szlachetny.
Kostara z Wrocławia jest, niedawno bierzmowanie brała C. 6 zł i 15 groszy. Właśnie tak brzmi, jakby ktoś się, jakby ktoś ją pobłogosławił, tak. Te 200 nikt nie znajdzie na stówę. Te 200 nikt nie znajdzie na stówę. Bitch, shut the fuck up. Perfekcyjnie. Są tempi, Julia wszystko znajdzie. Możesz nam mówić ciepło, zimno trochę? Jest ciepło. Okej. Okay. What the? Jest ciepło. Jest ciepło. Nie jest tak gorąco tutaj. Czy ty się śmiejesz? Nie. Yeah! Kurwa, tak szczerze, jaka zbroi współczuję, bo kurwa ten film to jest takie... Jak się bawisz, nie wiem, grasz w piłkę z małym dzieckiem i dajesz mu wygrać, nie? I one się cieszy. Ty się cieszysz, bo widzisz satysfakcję tego człowieka i z tego czerpiesz takie ten... Nie wiem. Tak byś takiemu... Jakbyś takiemu upośledzonemu, kurwa, wiesz... Życie poprawiał, nie? Tak trochę ten film. Tak trochę ten film wygląda. Kolejna osoba, której pokazuje dosłownie miejsce, a ona szuka gdzie indziej. O! Znaczy... Dzień dobry! Dzień dobry! No, Lexi się wycwaniła, chodzi blisko mnie i wie, że coś jest tego. Jestem blisko, bo odeszlibyście ode mnie, gdybym nie była blisko. Jestem blisko w cholerę. Tu. Yeah! Tu. O! Proszę bardzo, moi drodzy. Widzę, tylko jak to wziąć. A, dobra, to mogę przesunąć. Dobra, kto to wygrał? Już mnie nudzi ten film. Zboczona Natalia. Kał zboczo. 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 Thank you, Stuart. Czekaj, Stary, jest blisko. O! Przestań mnie stresować. Wypadnę. Jej, w końcu znalazłeś tą dychę, kurde, w żyrandolo. Easy, moi drodzy, easy. Przeczesałem całe to poddasze i tego tam nie ma, przysięgam. Oh shit, I call it. Ciekawe, no, tak szczerze... Ja może ten... Albo nie powiem tego. Nie. Krzywe było, chciałem poprawić i... Nie, pierwsza! A już nawet nie wiem, przestałam liczyć, tak dużo znajduję. Eee! Oni po tym domu zapierdalają jak małpy po zoo. Ciągaj majtki. 5 zł. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja pierwsze co to bym mu dzwona przeszukał. Ale to, kurwa, nie chciałem tego powiedzieć, a jednak powiedziałem. No, sam bym, kurwa, no są dwie dziewczyny, no sam bym wsadził pieniądz do kutasa i... Nawet 400 bym wsadził pod jajo i bym powiedział, wyciągaj mała, nie? Wiecie, o co chodzi, no. Wielam, że zdany jest 10 złotych. Ciągle coś znajduję. Stuart coś psuje, kurde, tutaj wszystkim dajesz. Can you move? Może kawuncia, no ale nie wiem. Ale bym się kawy napił, co? A ty? Ktoś ID na tą blondynę, ja pierdolę. Gdzie mamy kawę? Gdzie znalazłaś? Na firanie. Gratuluję. Ej, dobra, chodźcie. Jako Marcin dostał już taką jedną podpowiedź, więc chodźcie wszyscy. Pięknie. Dobra, słuchajcie. Teraz... Ej, a jakby ten... Ale nie chcę tego powiedzieć. Zrobimy gorące ostatnie 2 minuty. Pójdziemy do miejsca, w którym są 2 banknoty po 200 zł. Marcin już dostał tą podpowiedź. Kurde, chodźcie. Ja to już się dwa banknoty po 200 zł. Pieniądze! To one już nudne, ale dla przykładu to czekaj UPS na chuj wam te małpki i inne psy, koty i tym podobne. 100 zł. No i
pani Kas, witam, witam. Po krótkiej przerwie rocznej. Może wcześniej byłaś. Dzięki za 100 polskich pieniędzy. No dobra, co chciałam powiedzieć, no. Falaj piechać. Tylko, że to będzie niemiłe. Elo, pozdrowisz Roberta Kaleta. A nie, bo są dwie dziewczyny. Dawaj, więc nie wiadomo, którą pocisnę. Ogólnie tak, jakbym ten... Bo ja... Właśnie, pocisnę jedną i będą... I nie będzie wiadomo, jest 50-50, której pocisnąłem, nie? Więc żadna się nie może obrazić. Ale żadna też nie może być pewna. Nie, bo chciałam powiedzieć, że jakbym te 400 pod jajo ten... pod jajo położył i one by, wiecie, wsadziły 200 zł i już by miały kutasa w ręce, no to naturalna kolej rzeczy, żeby gało jebały. Nieważne. Teraz na poddaszy. Nie chciałem. Już znalazłeś tą dychę, Marcin? To było strasznie seksistowskie. Ogólnie chciałem przeprosić, nie piszcie o mnie artykułów. Nie chciałem tego powiedzieć. Natura, na chuj to mówiłeś! Dwa banknoty po 200 zł są tutaj. Alkofan. Macie ostatnie 2 minuty? Masz jakiś timer? Pochodź do garek. Czas! Start! Jestem ciekaw. Ja wam nie podpowiem, ja nie jestem taki. Chciałem przeprosić. Przepraszam. I to konkretnie, bo ja tutaj przeczesałem już wszystko. Jesteście gotowi na turbo podpowiedź? To jest w ostatniej minucie. Jest u waszych stóp. Wow, ale zagadkowo w tym momencie się stało. Julka ma... 8, 7, 6, 5, 4... Ale upokorzenie. 2, 1... 0, koniec! Chodźcie! Chodźcie, zbierzemy się. Okej, mordki, sytuacja wyglądała tak. Nie okłamałem nikogo z was. Jak byłem tutaj z Marcinem, to mówiłem, że pieniądze... Wiedziałem, że cały czas na podróż. Ja chciałem cię spytać! 400! A się patrzcie, jak się spocił. Kogo z was, jak byłem tutaj z Marcinem... Trochę się spociłeś, Kacper Bloński. Mokra Martynka. Hejka, kochani. Na moim kanale ciekawy filmik, jak kręcę płucią. Zapraszam na kanał Mokra Martynka. Zapraszam na kanał Mokra Martynka. Ostatnia podpowiedź była: pieniądze są u waszych stóp. A wy nic. No cóż, Julia też się spociła, patrzcie. Tutaj ten. Nie mają dezodorantu tam. A wy nic. No cóż, 400 na szczęście lądują u mnie. Ale ja byłam tak blisko. A słyszę, nie, Kasper nie ściął mnie butów. Ja to sam. Dobra, kto ja wygrał? A ty właśnie powiedziałeś, że byłem do kibla wsadzę. Żartowałem. Ja zażartowałem nawet. Od początku było wymyślane tak, że nie dobra, teraz zobaczymy wyżej. Robimy podliczanie, kto dostaje order Eluvin. Ja myślę, że Marcin chyba najwięcej wygrał. Nie, uwaga! Zostało w domu jeszcze chyba 60 zł, więc udało wam się zebrać 240 zł. Tak. Na pierwszym miejscu... Marcin! 100 zł! Dubie! 100? Stówkę. Marcin uzbierał stówkę. Ja mam 9. Lexi, drugie miejsce, ale Lexi miała dużo steward jej ogarnął. Dawka 738. Hej, jak pozdrawiam mordki. 5 zł. Siema, Oliwka. Julia nie powinna być zdenerwowana, bo przecież ten zmieściła się na podium. Chuj, że tylko 3 osoby brały udział. Brąz to brąz. Dziewczyny lubią brąz. 90 zł? Julka 80. Dobra, bo wy wiedzieliście, że Dupiel wygrał. Widzieliście ten film. Zostają u mnie. Idę sobie pozbierać resztę siana dla siebie. I co? Tutaj robimy zakończunku tego odcinka. No i to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmików, mogę poukrywać pieniądze po ogrodzie. Albo w jeszcze przeróżnych miejscach. Albo w całej Warszawie. Mogę poukrywać pieniądze i będzie więcej takich filmów, więc jeśli się podoba, zostawiajcie lajka, piszcie komentarz, zostawiajcie zawsze lubwinę, wbijajcie na Instagramy wszystkich i to tyle, subskrybujcie, komentujcie. Jasne. Lubino! No dobra, pójdę. Dobra, zaraz będę, spokojnie.
mnie! Ogień, nie, nie! Głowa w kiblu, ojejoj, ojejoj! No, najgorzej na świecie, o! O, ja kurwi klocem! To najgorzej, najgorzej! O! Po co się na to godziłem? O, nie, nie! O, nie, nie! Ojejoj, najgorzej na świecie, no! No dobra, nie oszukałem was. Spuściłem sobie głowę w kiblu. Spuściłem sobie głowę w kiblu, więc ten. Kamil, zobacz filmik Kinga nie zdradziła Friza nowe fakty w sprawie akcji sprzed roku. 5 zł. A kurwa, co mi to zmienia w życiu, czego zdradziła, czego nie zdradziła? Chyba Legit. No oczywiście, że Legit. Sergiusz zawsze ten. Siemanko. Kropka przegląd ta potem koniec livea xddd kozak przeglądy robisz. Kropka pozdrawiam. 6 zł i 15 groszy. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A potem koniec live'a. Dostałem przycisk YouTube unboxing w nowym pokoju. Będziesz robił zupełnie inne rzeczy? Bardzo się przydają po prostu w życiu codziennym. Codziennie mamy z tym do czynienia i po prostu dobrze jest być w tym obytym. Co zresztą widzicie non-stop. Gdzieś idziecie, ktoś was chce trochę wyruchać, za przeproszeniem oszukać, ktoś wam chce coś... Na koordynację ruchową, kurwa... Na bardzo niskim poziomie. Karmimy pająka w nowym terrarium. A, czyli miał... Znaczy ja nie lubię ludzi, którzy kurwa pod wpływem... Znaczy, bo to jest takie kurwa trochę chujowe. Kupiłem samochód marzeń za 100 tysięcy. Nie kupiłeś tego samochodu, wziąłeś go w leasing. Jestem w 100% pewien. Więc no, więc trochę chujnie, nie? To chciałem powiedzieć. Był hype na mrówki, kurwa wszyscy te mrówki kupili i potem tak, siedzą na chacie i tak patrzą na te mrówki. Chujowo je wyrzucić, wyświetleń już z tych mrówek nie ma, więc mają te mrówki, mają je w piździe. Bóg. O kurwa, umiesz mówić pe w kiblu, kiedy woda w ciebie napierdala, naucz mnie mistrze. No bo ja umiem mówić pod wodą. Kiedyś byłem na kursie rapowania pod wodą, wiesz o co chodzi. Kupiłem samochód marzeń. Moi drodzy, przede mną ważny dzień, na który czekałem bardzo długo. Oszczędzałem bardzo długo i z czystym sumieniem mogę powiedzieć również, że pracowałem bardzo ciężko, ponieważ poświęcałem cały swój wolny czas, często w święta, w weekendy, odpuszczałem spotkania z przyjaciółmi, spotkania z rodziną, po to, totalne, by moje marzenie mogło się ja zmieścić. Ja pierdolę glupi z lodzieju 5 zloty minima i ty myślisz, że ktoś ci będzie placić. Ja pierdolę, lepiej dać dla Menela niż dla ciebie. Miałeś podpisać profil, bo wplaciłem ci 20x3, a ty kurwa nic zajebany chuju, elo pozdro. No 5 zł. No. Wyzywać to sobie możesz kurwa starą, jak wróci najebana z perbą. Po upojnej dniówce na roxa.pl. Jest nim nowy, wypasiony samochód. To oczywiście stało się nie tylko dzięki mojej ciężkiej pracy, ale również dzięki wam. Dzięki Quiero rayos de sol. Za 50 zł. I ver como se pone. Za 50 zł. Quiero rayos de sol. Tumbados en la arena. I ver como se pone. Za 50 zł. Diament. Siema Sergiusz. Dawaj na omy albo 6 obcy. Pozdrawiam. Nie wiem co to jest 6 obcy. 50 zł. Nie śledzicie, dzięki temu, że mnie wspieracie, dzięki temu, że... Dobra, zamknij ryj, pokaż auto już, kurwa. Wraz Przemo i Piotrek stojący za kamerami i jest też z nami Sergio. Kto? Znaczy mój kuzyn, Dawid. Przed nami 1,5 godziny trasy od Krakowa do okolic Rzeszowa, także nie ociągamy się i jedziemy. Halo, czy jest kurczak Gongbao? Nie ma. Ale jak to Gongbao nie było? Skandal. Pojazd, w którym w tej... O kurwa, ale jaja, kurczak Gongbao. Juhu. Ale fajnie. Brzmi jak ten Gopae, ten z Metina. A i tak byłem fanem czarnych orków. Łysy czarny ork. W tej chwili się znajdujemy, to moje auto, Mikro, które mam zobacz, już od to tak ujadł bardzo pyszna pizzę 5 minuta. Link do YouTube. 5 zł. A co, no ja wiem, że on wpierdalał tam z kocim gównem pizzę.
Mówił mi, że będzie to robił. Zobaczyłem nim masę świata, całą Polskę wzdłuż i wszerz, na różnego rodzaju eventy, na różne cudowne wycieczki, więc mam z nim wiele wspaniałych wspomnień. Kurwa, jak to wyglądał, Norbi? Na różne cudowne wycieczki, więc mam... Nie zawsze dziwiła ta fryzura Disa, ten, bo zawsze tak samo te włosy czeszę od x lat i tak, kurwa... No, kontrowersyjna jest ta fryzura. Mam z nim wiele wspaniałych wspomnień. Niestety jest to staruszek. To auto to rocznik 95, czyli ma ponad 24 lata. No i dlatego też z czasem stał się coraz bardziej zawodny. Chociażby ostatnio, kiedy jechaliśmy na nagrywki. Tak, także jesteśmy z Kamilem w drodze do nagrania, a nasza... W drodze do lasu. Nie jest w drodze. Na szczęście jesteś... Hajże to, a nie gadaj. No, musimy je wypchać i jedziemy na nagrania. Dobrze, jesteśmy na dwa auta, bo bym dzisiaj nie nagrał odcinka. Masakra, to auto jest już lipo. Na szczęście przepakowaliśmy się do Sergio, który jechał drugim autem, bo inaczej musiałbym odwołać odcinek, który wtedy jechaliśmy nagrać. Powoli zaczyna docierać do mnie, że trasę w tamtą stronę zrobię już moim nowym megacum. I szczerze, nie mogę się doczekać, więc ciśniemy na miejsce. Okej, dojeżdżamy na miejsce. Proszę, parking pełen furek i gdzieś tam czeka ta jedna. Dojechaliśmy i jest i on, pan gospodarz. Cześć, Krzysiu. Przepraszam za spóźnienie, ale były kłopoty na trasie. No co, jak widzisz, jesteśmy tutaj z całą ekipą i przyjechaliśmy po odbiór. To co, najpierw formalności sobie dopniemy? Tak jest. To poczekajcie na nas. A few moments later. Okej, wszystkie formalności dopięte, zaraz zobaczycie auto, a Krzysztof, ciebie poproszę, żebyś chwilkę zaczekał, bo ja tutaj tak w ramach za super miłą obsługę, fajną atmosferę i że pomogłeś z wieloma rzeczami, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, a wam polecić, jakby ktoś z was szukał auta. O, reklama, Imo! Kolbusza, Kolbusza Tarnobrzeska 152. Krzysztof, Kontel. Firma Kontel. Firma Kontel. Także dobiliśmy targu. Co mogę powiedzieć? Za mną stoi mój nowy Mustang. Obczajcie go. Żeby pokazać wam, jak ogromny przeskok w tej chwili przeżywam, porównamy sobie moje stare auto do mojego nowego auta. Stare auto, Audi A4 B5, rocznik 1995. Nowe siema, auto, nitro. Ford Mustang. Puścisz piosenkę Wikuś Zmiany. 5 zł. Nie. Rocznik 2017. Stare auto, wartość? Trochę więcej niż waży, około 2,5 tysiąca złotych. Wartość nowego auta? Dziadek z kul. Bardzo szanuję twój kanał Zajebiste Liwej i odcinki z Takefunem. Może wrócą śmieszne telefony, bo mnie tak nostalgia bierze i bardzo przecież szanuję. Przecież mu porysują ten samochód. Pozdro i nie to, to nawet już nie chodzi o to ten. 5 zł. Jak można rejestrację pokazać? Kurwa, mordo, dużo osób cię nie lubi. Porysują ci ten samochód. Dla samej beki porysowania ci zboczona auta, żeby cię wkurwić. Kał zboczo. Ten Mustang ma 2-3 ekobus. Kał zboczo. 5 zł. Te Mustangi są chujowe ogólnie. Ja jechałem tym Mustangiem i chyba też właśnie na jakiś rocznik. Tylko że z silnikiem 5.0. Kurwa, plastikowe to w środku. Ślizga się, bo to napęd na tył ma. Iśpanian. Zadzwoń do kogoś, kto sprzedaje samochód na Olux, żeby zmierzył przednie siedzenie pasażera, bo nie wiesz, czy ci się baba zmieści XD. 5 zł. Haha, ale jaja. Więc no. Więc i plastikowe to w środku trzeszczy wszystko, kurwa, taki nie za fajny jest ten samochód. Najpierw Rezi to kupił, Eryk. Potem Izak to kupił. Hej Nitro, jak tam pozdrowisz? Pozdrawiam, dzięki bardzo. Ogólnie to powinien ten, teraz jeszcze na najbliższych dniach wjedzie odcinek, ekipa reaguje na, a no tak, no kolegów, kurwa. No to nie nagra takiego filmu. Stare auto, obite z każdej możliwej strony. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Nowe auto, piękne i idealne w każdym calu. Stare auto, włożony nawet ciut za daleko, skromny system audio. Nowe auto, rozbudowany komputer pokładowy, ogromny ekran i system Sync 3. Stare auto, odpala się i brzmi... System Sync 3 i chuj, co to jest? Nie wiem no. Ale system Sync 3. To jest tak jak powiedzieć, że... Z tego nie wyciągnę nic zabawnego. Tak.
Nowe auto odpala się tak, a brzmi tak. No i taki lepszy skuter trochę, no tak. Nie ma szału, nie? Nie ma szału. Stare auto, silnik 1.8, benzyna plus LPG. 125 koni mechanicznych w przednim napędzie. Nowe auto, silnik 2.3 EcoBoost z turbosprężarką, benzyna 317 koni mechanicznych. Czemu każdy kupuje te gówniane Mustangi? Jest tyle fajniejszych samochodów od tych przeruchanych koni. No, ja ci powiem tak, mi się kiedyś Mustangi podobały, ale potem się z nim przejechałem i już mi się nie podobały. Kiedyś nawet ten. Jakbym miał jakiegoś Forda kupić, to bym kupił... Elo, elo. To bym Siemanko. RS-a kupił. Zaczynam dopiero z KTA 5 RP. Polecisz mi jakiś serwer. Na jakim ty grasz? Polecam ci nie grać nigdzie. Ja gram na Atominku. Noszonych w całości na tylną oś. Jeżeli ktoś z was ma blade pojęcie o fizyce albo o motoryzacji, to doskonale wie, co to oznacza. A jeżeli nie, to przekonacie się w dalszej części odcinka, bo sprawdzimy, jak te oba auta rozpędzają się do setki. Ale zanim rozpędzimy Mustanga do tak dużej prędkości w tak krótkim czasie, czas na moją pierwszą przejażdżkę, a wy zobaczycie to z perspektywy kierowcy, niczym w Need for Speedzie, by przeżyć to razem ze mną. Boisz się przemo pierwszej przejażdżki? Jasne. Ogólnie w tych Mustangach jest tak mało miejsca z tyłu. Są tragiczne te samochody. Będzie git, zobaczysz. No dobra, no to odpalamy silnik. I przeskakujemy na drive'a, automacik, migacz. I moi drodzy, moja pierwsza przejażdżka Mustangiem. Mam nadzieję, że widok fajnie wygląda i wam się podoba. Czy on ma kask, kurwa? Czy powinniście widzieć w tej chwili jego długą, piękną maskę. A tak, przyspiesza. I jak widzicie, dość nieźle. To była wersja demo. O, pociek. Zajebiście się też tutaj chyba nie przyśmierza. Mi też się zarąbiście podoba, ale to... Albo to takie cudzenie optyczne. Charakteryzują się muscle cary, że są, mają taką muskularną budowę, wyciągnięte, długie, potężne machy i w trakcie prowadzenia widzicie ją dokładnie tak samo jak ja w tym momencie. Po prostu prowadząc to czole, rzeczywiście. Potęgę i niesamowitą frajdę, a jak wciśniesz gaz, to czujesz jeszcze więcej potęgi. Patrzcie, jak to zapyla. Niesamowicie. Najlepsze jest to, że jadąc tym autem w ogóle nie czujesz prędkości. Jadę w tej chwili jak... Boli mnie dupa, no? Do mnie boli dupa. O co jest za 100 tysięcy, no? Gdzieś 70 na godzinę, a mimo tego nie czuję tego. Kompletnie nie czuję, żebym jechał 7 dych. A jeżeli chodzi o zwrotność tego autka, no to widzicie jak ładnie. Nie ma tych? A Mustangi chyba już w Europie produkują. A on ma na liczniku mile, nie? Bo mówi, że jedzie 7 dych, a tu ma 40 na budziku. Odnoś tego autka? No jaki to mam samochód? Ja mam Audi A7. 2K18. Widzicie jak ładnie. Przy tylnym napędzie trzeba... Ale ja na co dzień jeżdżę ten... Yamaha RS1. R1. S mi się wpierdoliło. R1 jeżdżę, bo teraz jest ten, jest sezon motocyklowy, wiadomo, lewa w górze i tyle, nie? I sobie jeździmy. Pokaż. Dobra, już wam pokazuję. Ostatnio wam pokazywałem ten. No, czekaj. Dobra, tu wam pokażę mój film. Ostatnio nagrywałem, to pod Kielcami było nagrywane. To jest mój film. Wrzuciłem sobie na inny kanał na YouTube'a. No. Tutaj właśnie jechałem, bo chciałem pobić ten, bo chciałem pobić swój osobisty rekord, który był 407 km na godzinę. Bo jechałem kiedyś autem Sandry Veyronem. I teraz tak, to tu pod Kielcami było nagrywane. No. Zaraz wam pokażę tutaj, wszystko wam wytłumaczę. To jest film sprzed 10 dni dosłownie. Nie wiem. Wysmukam 18. XD. 6 zł i 15 groszy. Dziękuję pani. A zostawcie łapkę w górę, 6 tysięcy osób siedzi na konfidencie. To wam jeszcze parę filmików moich pokażę. No, to 18 sierpnia było nagrywane tego roku. No.
I tu ogólnie sobie przyspieszałem. I teraz tak. Tutaj widz jechał w tym samochodzie. Pomachał mi tutaj. Jak go mijałem, to mi pomachał. Bo była lewa w górze oczywiście. To było trochę... Trochę nie miałem tego... aerodynamikę trochę tracę, jak cały czas trzymam lewą w górze, ale muszę innych wariatów pozdrawiać. Napalona Kasia. Siemka kotku, ocenisz proszę, jak twerkuje, bardzo się więc, starałam. No, tu mnie widz, mojnik tu to mnie napalona widz. Kasia, zobacz kanał mojnik, za chwilę Kasia, jak tu będę ziomka mijał, mojnik, to napalona Kasia, za szybko bieg kanał. Wbiłem i ten, i mnie tak cząsło trochę. O, widzicie, tak mnie trochę cząsło. No i teraz tak. Niestety tutaj licznik jest zablokowany do 299. Jakie piwo? 5 zł. Zobaczcie, jakie piwo piję? Żadnego piwa nie piję. I zobaczcie, tutaj, bo tutaj jeszcze to na szóstce jest, tu jest, jak zobaczycie na obrotomierz, to stary, tutaj niestety się zablokował licznik. Standa w takim siku to jak wysrać się na dywan. Niby można, ale po chuj. 10 zł. Niby można. Jezu, nie wiem, no... Inaczej, to, że tobie się coś nie podoba, to nie znaczy, że komuś się to ma nie podobać, nie? Więc jeśli samochód spełnia jakieś tam jego marzenia, założenia czy coś, to w porządku, no. Jeździł tam jakimś ćwierćwiecznym Audi, no to się cieszy, że Mustanga sobie kupił, więc nie ma tutaj co krytykować, no, spełnia jakieś marzenia. Mi się te Mustangi nie podobają, one są kurwa plastikowe w środku. I no nie wiem, no nie podobają mi się. Kiedyś bardzo chciałem mieć Mustanga, ale potem się Mustangiem przejechałem, nie? Więc no. Tutaj zobaczcie, 299, a obroty nadal idą w górę, bo licznik jest zablokowany. Ogólnie zanim zacząłem hamować, miałem 408 na godzinę, bo patrzyłem akurat na wschód słońca i obliczyłem trajektorię. O, widzicie? I tu nadal idzie obrotomierz w dół. Tu miałem jakieś 390. 408. W tym momencie było 408, jak miałem tego pick-upa. Adam, jakbyś miał 100 tysięcy, to jaki samochód byś kupił? Pozdrawiam. 5 zł. Żadnego. Nie kupiłbym samochodu za 100 tysięcy. Znaczy inaczej, jakbym miał 100 tysięcy, musiał samochód kupić, to kupiłbym... Audi TT. A jakbym miał 180 tysięcy, to bym kupił Caymana. Jakiegoś 3-letniego. No. I tutaj sobie jechałem, zapierdalałem. Lewa w górze cały czas, pamiętajcie. To jest już tutaj zjazd na ten, na Poniatową z Kielc. Lewo jest Lublin, no tutaj ten. Ocenisz nasz kanał Motoasiory, dopiero zaczynamy XD. Tak, już lecimy oglądać motoryzację. Więc no. Więc ten film. Więc to jest moja jedynka. No, 10 dni temu ten film nagrałem. Więc no, więc tak się Sergiusz bawi na urlopie. Ogólnie wiem, że jechałem. Mateusz, zostaw wiem, lajka, że jechałem 408. 5 zł. Tak, zostaw lajka, nie bądź fajka. Ogólnie jechałem. Wiem, że jechałem 408 na godzinę, bo mandat dostałem. Z tego pod Kielcami jest taki fotoradar. I tam zdjęcie mi zrobiło, to za szybko jechałem, nie było widać tego fotoradaru i tam było 408 km na godzinę. Mlezy. I stop gear do mnie dzwonili, czy do nich przyjadę. Sobie, bo chcę, tak, już kurwa lecę. Zacząć znów nagrywać, pozdrawiam widzów. 5 zł. No. To pokaż prawo jazdy. Już ci spoko, pokażę prawo jazdy, nie ma problemu. Zobaczcie, tutaj mam prawo jazdy. To jest na kategorię A i B. Bo akurat mam 24 lata, więc na kategorię A zrobiłem. Z jakiej firmy masz kask i kombinezon? Kombinezon mam z tego. Kombinezon mam z Toilet Paper. Ta firma taka, 12 tysięcy zapłaciłem za kombinezon. A kask mam z loscascos.pl. No. To jest taki kask Allegro za 6 dyszek, bo nie trzeba... Wystarczy, żeby coś mieć na głowie, nie? To tak, w takim za 6 dyszek jeżdżę. Bardzo uważać przy ruszaniu. Ja mam tutaj włączoną kontrolę trakcji.
ale mimo tego widzicie, co właśnie się stało. Meshi, nie zapierdalaj nam głodnych kawałków. 5 złotych. A jest sucha. A ty, dobra, bo kurwa się wyłączy mikrofon, nie wiem czemu. Dobra, więc tak. Co ja mówiłem, w mieście Yamaha pali 5 litrów, a na trasie do 44 dochodzi. Dlatego mówią na ten sam. To on jest też offroadowy. Ostatnio brałem udział w Tour de Pologne na motocyklach. No i pokonywałem te czoperki tako. Pokaż zdjęcie z fotoradaru. No dobra, pokażę ci. Mam tutaj zapisane akurat. Zdjęcie z fotoradaru. O. Tutaj, akurat się uśmiechnąłem do zdjęcia. Uśmiechnąłem się do zdjęcia, więc uśmiechnięty jestem, ale ogólnie no tak jechałem, nie? Bo lewa w górze była. To nawet widać, że mam rękę podniesioną. Natural? Co robisz? No. Więc no, więc... Więc takim jeździłem. Ale ordynarny zegarek, nie podoba mi się. Ja nie lubię takich dużych zegarków. Graczol chyba ma taki zegarek. Zegarek z diesla, jak dobrze pamiętam. Black Montana. Te Mustangi są gówniane, kupują je głównie YouTuberzy i muzycy disco polo. Nie dość, że plastikowe, to jeszcze dziwniej się je prowadzi, bo są strasznie niepewne drogi w porównaniu NP do BMW albo Mercedesa. Dzięki. 6 zł i 15 groszy. No właśnie, ja też się dziwię, że tyle osób kupuje te Mustangi. Ogólnie Mustang fajny, bo to kiedyś, wiesz, Mustang w Europie to kiedyś było takie coś niedoścignione, bo nie produkowali tego w Europie. Tych wszystkich pony. Więc mogłeś sobie tylko ze Stanów to sprowadzać. No ale nie wiem, no. Teraz jak to zaczęli w Europie produkować, to wszyscy to kupują. Siemka Nitruś, pozdrawiam bardzo serdecznie, oglądamy razem z rodzinką 3. 5 zł. Pozdrawiam twoją rodzinę. No, Norbert niestety drugiej ręki nie ma na kierownicy, to bardzo nieładnie. Tak trzeba prowadzić. 15 po trzeciej. A 15 trzecia na trzecia. A droga, więc to jest. Nie machaj łapą. Trzeba uważać w Mustangu. Dalej do mnie nie dociera, że właśnie jadę Mustangiem. Moim własnym. Ale się ucieszył. Mustangiem, kurde. Wow. Jakby mi ktoś 10 lat temu powiedział, że będę jeździł taką furą, powiedziałbym: o panie, chyba jak mi ktoś kupi. Wow, powiem tak, wow. A ja powiem tak, no. Nieważne, czy jesteś youtuberem, czy kimkolwiek. A nie uwierzysz w to, że będziesz miał auto zastykowa, to też jest trochę chyba przesada. Tour de Pologne dla motocyklów. 5 zł. Nie wiem. Widać, że się nie znasz na motoryzacji, nie znasz się na tych, na kalendarzu eventowym tutaj naszych. Ja na takim forum motocykli się udzielam, lewawgórze.pl, i tam właśnie wrzucamy swoje rzeczy. Ostatnio Franek 12. Daris. Norbito wynajął te auto pewnie, a nie kupił, zrobił to, bo brak mu kontentu. Zapewne smutne fakty podruba Reziego. 6 zł i 15 groszy. Kurwa, no kupił samochód za 100 koła, no. Musi ci bardzo w życiu nie wyjść, jeśli po x latach pracy, ja nie mówię, że od razu, ale po x latach pracy. Jak jesteś koło 30, Atomek. Nie możesz. Ludzie sobie kupują te Mustangi, bo to najtańsze muscle, jakie są XD. 6 zł i 15 groszy. Wydaje mi się, że to też przez sentyment, wiesz? Tak jak ci mówię, kiedyś ten. Kiedyś Mustang to było, kurwa, Mustang. Bo tego nie było, a teraz bardzo dużo tego widzisz na mieście. Uważam, że jakaś zała ma tam 30 x lat, pracuje w x lat, to nie jest jakimś wielkim osiągnięciem kupić samochód za 100 tysięcy. Znaczy inaczej, zawsze jest osiągnięciem kupić, ale wiesz, to nie jest Lambo, nie? Że musisz rzeczywiście, musisz jakoś w życiu mega zajebiście pójść. Jeśli będziesz odkładał 1000 zł dziennie, to po 8 latach kupisz. Dobroczyńca. Lamborghini Diablo, najlepsze auto. 5 zł. No tak. Po 8 latach kupujesz, albo możesz to po prostu skredytować, nie? Więc no. Wrzucisz tam 40 koła własnego, 60 ci skredytują na 5 lat. Po 1000 i masz. Kupowanie nowych Mustangów to samo, co kupowanie nowych iPhone'ów. Ludzie kupują, bo marka, mimo że gówno 3x droższe niż powinno. 5 zł.
Będzie miesięcznie, no miesięcznie. Gdzie miesięcznie. Nie wiem, niech każdy robi ze swoimi pieniędzmi co chce. Fajny ten samolot, on fajnie wizualnie wygląda. Ale... My z Przemkiem jedziemy z drugą kamerą i z GoPro w Mustangu i nakręcimy wam w trakcie trasy kilka epickich ujęć, a potem dotrzemy na prostą, na którym pociśniemy oba te samochody. Mam pytanie, dlaczego natural u ciebie mieszka i co jesz? 5 zł. Jem frytki z kurczakiem. A mieszka, bo jest moim bratem. Właśnie, nie ma co krytykować, kurwa, kogoś, że samochód... Za ile śpiewasz nitro? 5 zł. Moi drodzy, przede mną ważny dzień, na który czekałem bardzo długo. Oszczędzałem bardzo długo i z czystym... I z go... Ale wciąż nie wiemy, przez te pazury... Jak... A nie, że wymagane... Jest... Jak masz te customowe rejestracje, to jest to do 5 znaków, czy musi być 5 znaków? Znaczy, to chyba... Chyba do 5 znaków. Fajnie, jakbym tutaj moją tą R1-ką jechał, bo ja mam akurat 5 znaków, nie? Ja mam P1 Nitro. Simon, wydaje mi się, że ostatnio obejrzyj sobie Udubiela film, który z nas całował się z Leksy. Jak już oglądałeś na live, to sorry, bo nie było mnie. 6 zł i 15 groszy. Oglądałem, mordo, musisz sobie cofnąć. No, do 7, ale to chyba te się też liczą, nie? Na przykład mam zboczona kolegę, który Natalia, ma tak, P4, zboczo, bo to jest Poznań, zboczo, 4 zboczo, i zboczo, ma coś zboczo, takiego, nie? Kał zboczo, 5 zł. To chyba na BMW M, chyba M, kurwa, ma M4 albo M4 ma, no. Jakąś totalnie ten. No, bo to pierwsze to masz od miejsca, w którym rejestrujesz, nie? Czemu P1, K1? Bo masz coś takiego, że masz Kraków, na przykład, bo ty też możesz mieć DIS w rejestracji, nie? Tylko na przykład byś miał K2 DIS. Więc no, to pewnie jest, że Kraków, 1 i rejestracja. Co tam napisałeś? Bo oglądany Never Have I Ever u Dubiela? Było. Było oglądane. Wrzuciliście coś jeszcze ten? Ciekawego? Do zobaczenia? Więc no. Fajnie, że sobie chłopaki radzą. Jakobso. Siema Nitro, obczaj po tym film Radykałe Ogrodnictwo. 5 zł. Kalne ogrodnictwo. Tylko pająki jest tu. A to chuj w te pająki chyba. Pająków nie oglądamy, bo to nudnie będzie. Inaczej, ten Mustang fajnie wygląda. Większość osób ma taki sentyment, kurwa, ale jak... Wydaje mi się, że są lepsze rzeczy za 100 koła. A to, że to jest wzięte na firmę, to oczywiście, że to jest wzięte na firmę. Jak masz firmę, to po co masz ten... Jak możesz sobie z kosztów to zbijać. Nie opłaca się kupować takich fur, nie biorąc tego na leasing. Musiałbyś totalnie mieć coś sianem robić. Więc no. Więc auto fajnie, wizualnie, wszystko w porządku, ale kurwa, mówię wam, one trzeszczy, za bardzo plastikowy w środku jest, niewygodnie się tym jeździ. Jak sami widzicie, auto w trasie prezentuje się naprawdę godnie. Jeździ się nim mega drapieżnie, zresztą sama jego maska jest drapieżna. Przez te pazury, które widać cały czas z perspektywy kierowcy, wygląda to niesamowicie. Zresztą tak właśnie wyglądamy z tyłu. W tej chwili nas widzicie... Wolałbym Dodge'a Vipera, tylko Dodge Viper, nie wiem, czy ci 30 litrów mnie spali, kurwa, w mieście. Biorą, kurwa, silniki 1.8, 2.3 EcoBoost. 7 literków i tyle. I jeździmy na Orlena, w którym jest taniej o 6 groszy. Cześć. Z podglądu na żywo i patrzcie, jak można sobie... Quiero rayos de sol. Niech da 50 złotych. I ver como se pone. Niech da 50 złotych. Quiero rayos de sol. Tumba 50 złotych. I ver como
Mami to loka! Kurwa jebać, biedo, śpiewa idę. No i zaśpiewane, zaśpiewane, panie Waris. Dzięki bardzo za 50 polskich pieniędzy. Na PG przerobić? Droga jest akurat puściutka, no to można trochę przycisnąć, ale wciąż nie wiemy, jak szybko rozpędza się ono do setki. No i jesteśmy na miejscu. Za mną długa, prosta, pusta uliczka. Dookoła ani jednego auta, więc jest w całości dla nas. Zobaczymy, jak szybko do setki rozpędzi się moje stare Audi. No niestety tutaj, panie... Zrobi to nowy Mustang. Panie Norbert. Zaczynamy od Audicy. Tak biegnę do mojego starego auta, ale się spieszę. O mój Boże. Ty to nagrywasz? Nie. O, to jest kurwa sztuczne. JD. K1 JD. 6 zł i 15 groszy. Jakby ktoś zrobił na przykład, wiecie, rejestrację i JD-sa, no byłby zabawny. Ogólnie customowe rejestracje 1000 coś złotych kosztują. Nie jest to drogie. Dobra na mojej głowie, więc wszystko będzie... Tak biegnę do mojego starego auta, ale się spieszę. O mój Boże. Ty to nagrywasz? Nie. Nie. Nie możemy tego wstawić. GoPro na mojej głowie, więc wszystko będziecie widzieli z mojej perspektywy. Obok mnie Sergio, który będzie tutaj, prawda, odliczał. No to co? Licz, Dawid. 3, 2, 1, poszło. Kurwa, ty w matku nie miał wyprostowanych, prawie się w krawężnik wpierdolił. Chyba miałem koła nieodkręcone. W każdym razie ciśniemy. 50, 60, 80. 60. I czy damy radę do stówy? Nitro, ty masz Mustanga R1 z jako z 2015. Ostatnio chłapcie widziałem na autostradzie Ladna Gazowales. 5 zł. Tak, tak, to, to ja, no. Teraz jeszcze Ducati kupiłem. Ogólnie tak. Jorge Lorenzo, wiecie, ten z MotoGP, tam kilkukrotny mistrz MotoGP i tych mniejszych kategorii. Jak jeździł w Ducati, w MotoGP, to miał ten. Miał taki motocykl, który sobie zostawił i ostatnio dzwoniłem do niego i mówiłem mu: ej, Jorge, que pasa? I tu quieres con tu Ducati, me la quieres regalar? I on powiedział: claro, hombre, claro. I oglądałeś film Blonskiego z dzisiaj? Oglądałem, oglądałem. Złotych. Oglądałem, bardzo był w porządku ten film. No i właśnie Jorge mi go potem podesłał. Więc czasami sobie ten. Więc no, ale jest w porządku. Jak będziecie spamować, to nic wam to nie dano. Marnujecie swój czas na klawiaturze. Nie ma 15 tysięcy łapek, nie ma ome. Tak wygląda sytuacja. No i mniej więcej stuba. Nitro, dlaczego Isamu tak bardzo leci w chuja z widzami i nie wstawia odcinka z Until Dawna pojebalo mu się już od hajsu? 5 zł. Nie wiem, czy mi zadajesz takie pytanie. Nie wiem, dlaczego nie rzucił odcinka. Może musiał coś zrobić. Gajfun. Ja na miejscu Disa wziąłbym Kestinger lub Mercedesa W205, bo mój 11-letni Golf 5 w kombi jest lepiej wykonany w środku. Może jakiś Dauthem MS pozdro. 6 zł i 15 groszy. Nie wiem, no każdy kupuje to, czym chce jeździć, nie? Nie możemy też komuś wybierać samochodu. Ile i mniej więcej 16 sekund. Mniej więcej 16 sekund. Widziałeś najnowszy film Bibiela Teoria o stół i Leksy poszla się jebać. Pozdrawiam. 5 zł. Tak, Amiko. Widziałem. 1. Poszło. O kurde, ale się zebrał. 60. Kaka. Nie możemy tego wstawić, co za pierdolony aktor, a raczej spierdolony Dawid. 15 zł. Jaki mamy czas? Teraz poszło lepiej. 13.42. 13.42. Już z odkręconymi kołami. To teraz czas na Mustanga. Mam nadzieję, że zapanuje nad napędem na tylnią oś, bo potrafi mocno rzucić. Pamiętam, jak jechałem, jak Rezy przyjechał kiedyś samochodem pod ten. Byliśmy w takiej... Byliśmy na Buforowej we Wrocławiu. W takiej firmie. I on... On chyba wcześniej jakiegoś Seata miał. Czym on to kurwa jeździł? Jakimś Seatem jeździł. No i kupił tego Mustanga.
przyjechał. I to było... Nie, w każdym razie deszcz padał i jakaś kurwa gołoleć była na tym. Kupra, no. Jakaś gołoleć kurwa na drodze, bo w każdym razie takie warunki takie średnie, nie? Siema. Łupa no. Zrób łupę. Łupa zrób łupę. Łupa zrób łupę. 6 złotych i 15 groszy. A małpkę zawsze zrobię. No, w każdym razie przyjechał tym. Tam multi jeszcze był, no i zapakowaliśmy się w cztery, jeszcze jakaś czwarta osoba. Zapakowaliśmy Poxa. Się w ten samochód. Dobra, jeden donatę kurwę do CB. On ma tego. 6 złotych. Dziękuję panie Poxa, dzięki. No dobra, zapakowaliśmy się w tego Mustanga. Ezy ma chyba tam 5.0 liczy. Silnik. No i co tak jedziemy. I tam, Kamil. Ja nie wiem czy to jest Siemka, to BMW, jakiś wjazd czy zjazd. Mówiłeś, jest na sprzedaż, wpisz na Olx BMW M3, BMW M3 Hurricane. 11. Złotych i 7. Halo. Ty coś się popsuło? Halo, proszę ten. Proszę wrócić już. Jesteście wszyscy? Zobaczmy, czy wszyscy wrócili. Łapkę w górę proszę zostawić. Dobra, wracają. Dobra, wariaty, słyszycie mnie? To wam historię do końca opowiem. Rubol. This jest top 4 najgorszych kierowców na portalu. Link do strony. Fajne komentarze ludzie popisali. No, ale wiesz, to dla trolu kurwa tam wrzucili i tyle, no. I samu też tam był jak ten. I samu też tam wrzucili jak kurwa kupił BMW. Po prostu na tych, na sławnych ludziach się... Nowy wspierający, Matrox XD, witam bardzo serdecznie. Tablica. Jest teraz... Oceń kierowcę. Jak chcecie, to poczytamy ten. Czekaj, jeden dis. Rzeczywiście jest czwarty. Potrącił babcię na autostradzie. Podjechał do mnie i zjadł mi kepsa. Pedofil podjeżdża pod szkołę i sprzedaje narkotyki do palaczy i kradnie dzieci. JD. Pozdrawiam para Maxila, fajny ziom. On gryzie. JD. Tam powinno być W4JD. Widziałem jak się jebał na parkingu w mieście. Gdy szykowałem się do manewru parkowania, ten kierowca bezczelnie wciął się na moje miejsce, wymuszając, abym się cofał i gdy zażądałem wyjaśnień, śmiał mi się w twarz, mówiąc, że genkuje. Dosłyszałem jeszcze, jak syczy przez zęby, że gdyby był jednym z moich rodziców, to wolałby się wychuśtać, niż mieć takie dziecko jak ja. Nie polecam. Wyprzedza na no to czytałem. Pira drogę to czytałem. Karmi trolle i i wpada z nimi w dyskusję, nawet głosowe. Irytuje się o dwie literki i oddaj. Myśli, że przez to jest mądry i zamiast takie rzeczy wyjść na świat, gdzie daje im większą możliwość. Istnieje szansa, żeby kiedyś porobić takie wyzwania, jak robiliście z Takefunem na mieście, tylko że z widzami. 6 złotych i 15 groszy. Tylko mało widzów będzie takich, którzy wiesz, którzy będą skłonni do. Bo to naprawdę nie nagrywa się tego jakoś wybitnie. Jak siadłem z synkiem po przejściu dla pieszych, to się zdenerwował. Że tak długo trwa, zaczął rzucać w nas toporami, krzycząc topór kurwa. Po czym próbował nas przejechać. Nie pozdrawiam, nie polecam. Oniksowy. Widzieliście ukryte zdjęcia Nitra, ale dymy aferka szybko, bo gościu zaraz kończy. 6 złotych i 15 groszy. Ukryte zdjęcia moje? Kurwa. Jakaś, nie sądzę, żeby jakieś ukryte zdjęcia mi coś...
Kierowca strasznie wulgarny zajechał mi drogę, wysiadł z auta z toporem i chciał mi zrobić krzywdę. Potwierdzam, widziałem to. Świetny kierowca potrafi nie tylko obracać kierownicą. Przychodzi overpow do kierowcy. Staranował. Taranował na mnie i spychał z drogi, uzasadniając to, że leci i jedzie na smoka, aby wyruchać moją mamę. Po tym wszystkim rozwalił miłe po krawężnik. Na filmika z YouTube udaje, że nic się nie wydarzyło. Dobra, no. To historia z tym Mustangiem. No to przyjechał właśnie Drezy, kupił ten samochód i mówimy, o jaki fajny, nie? Ja do tego czasu jeszcze mówię, kurwa, jaki zajebisty Mustang, nie? Fajnie, Rezi, gratuluję, też ten. Też mi się Mustangi podobają, wszystko fajnie. No, to kupił ten. To wsiedliśmy w 4 osoby do tego Mustanga. I był, pamiętam, że jakiś deszcz padał, czy właśnie jakaś gołoleć padł. Jakoś takie nie za dobre. No i jedzie, no przyspiesza całkiem w porządku ten samochód. Fajnie, tylko tak jak mówię, jest plastikowy, jest mało, ja akurat siedziałem z tyłu, jest mało miejsca z tyłu. Ogólnie jak jesteś wyższy niż 1,50 m, to głową przypierdalasz tą szybę. No ogólnie tak nie za wygodnie się siedzi. No ale dobra, no to powiedzmy, jak kupujesz auto, to siedzisz z przodu, nie z tyłu. No i tam wyjeżdżaliśmy na jakąś obwodnicę czy coś, żeby po prostu tak szybciej trochę się przejechać. No i tam były jakieś światła. No to mówię, dawaj przygazuj na światłach, nie? No przygazował na samym starcie, prawie mu samochód obróciło. Więc no, ale strasznie kurwa plastikowy samochód w środku. Wszystko trzeszczy takie. No nic, no. Wydaje mi się, że można lepsze rzeczy kupić za te pieniądze, ale niech każdy robi ze swoimi pieniędzmi co chce. Jakub Kubat. W jakim wieku zacząć nagrywać lub streamować na YouTube? 5 zł. Nie wiem, w jaki chcesz. Wydaje mi się, że ten. Nawet już jakiś 8-latek może kanał założyć, nie? Gra w klocki Lego, nie? Ja sam widzę też, co dzieci oglądają na YouTubie. Więc no. Dużo pieniędzy też można zarobić. Wiek nie ma znaczenia. Znaczy inaczej, jak masz 12 lat, to nie nagrywaj gameplay, bo cię zjedzą. Nie będą tego oglądać, jak masz 14 lat, to nie przeklinaj. Zobaczysz zwiastun bajki Fabryka Dziabów, zajebiste jest, polecam. Nie oglądam bajek. 6 zł. Tutaj też mamy takie coś jak pomiar przyspieszenia wewnątrz samochodu, więc spróbujemy z niego korzystać, a Dawid w międzyczasie też odpali stoper w razie czego. No to co? Ja odpalam, ty też patrz tutaj i lecimy. Od 0 do 100, rozpocznij odliczanie i... Nie podobają mi się te felki w tym momencie. Zaczynamy. Myślałem, że mocniej ten maska się podniesie. Coś tak. Już. Ile wyszło na twoim? Nie wiem, czy załapało, bo mogło być 99 na przykład i nie załapać, a na twoim? 6,66. Wydaje mi się, że to całkiem niezły czas, co? Idealna liczba dla ciebie. Wgniotło cię w fotel? Pokaż ty, autentyk, 6,66? O kurde, patrzcie na to. 6,66. No cóż. Auto diabła. Wracamy do chłopaków. Okej, okay, jeszcze dla formalności spróbujemy zmierzyć w tym systemie, wewnątrz auta, tutaj w drodze powrotnej. Dobra, odpalamy. Rozpocznij odliczanie. Dawid, gotowy? Jak najbardziej. No to lecimy. Dokładnie zwany tak samo, 6,6. Nie wiem, czy to widzieliście. Pozwolił na to, przecież przy mocniejszym zakręcie sama kierownica cię wyrzuci z auta przy tej wadze. 5 zł. Ja ważę 77 kg. Może tego nie widać, bo to jest takie złudzenie. Ja mam zwęszoną trochę kamerkę, żeby wam za dużo nie zasłaniać. Ale zobaczcie na to. Zobaczcie na tego skurwysyna dużego. Zobaczcie, jaka buła. Powiedz tak, jak byłem w piekarni, kurwa, w takiej koszulce. Już 2 donaty parówo. No bo jak jakieś głupie piszesz, to mam w chuju, wiesz o co chodzi. Posłuchaj mnie, kurwa, felajpę. Jak byłem, miałem taką koszulkę na ramionczkach i byłem w piekarni,
to pan piekarz się zapytał, czy mu kurwa bochenki, bo mam takie dwa bochenki, a takie dwa skurwysyny duże. ...77 kg mam. I teraz tak, jest to trochę przekłamana liczba, bo mi jaja same ważą 3 kg. Więc powiedzmy, że mam 74 bez cojones. Serio, ja mam takie... Zobaczcie na tą bułę, nie? To jest taka buła, no to jest pieczywko. Jak w niedzielę handlową... Z tego mogę rodzinę wykarmić, jak w niedzielę handlową się ten... Jak w niedzielę handlową się... Coś nie tak pójdzie. Ale taki jest mój czas i to po raz drugi. Ej, i co chłopaki, jak myślicie, w ile mu... Ale 6 sekund do setki to nie jest chyba jakiś, prawie 7, to nie jest jakiś wybitny czas. O, czy inaczej. Chyba mam dwójkę i samu, która ma chyba na koni od tego auta. Chyba w 3,5 sekundy do setki, coś takiego, 3-4. Mustang pociągnął setkę. Zmierzyłem to dwa razy. Około 7 sekund. Nie wiem, 5. 6,6, więc Piotrek był bliżej i to dwa razy wyszedł taki sam wynik. Znamy wynik, który mógł przewidzieć każdy. Biały rumak wygrywa. Jednak jest pewna rzecz, której nie przewidziała na przykład moja rodzina. I jest to... A Speed teraz napisał, że Jeep Grand Cherokee. No czy już taki kurwa, no wielkie auto. 5,5 sekundy do setki. Zakup Mustanga, bo praktycznie nikt z mojej rodziny o tym nie wie, więc jeden z kolejnych filmów będzie ich reakcją na mojego Mustanga. Oczywiście nagramy go przed publikacją tego filmu, więc oni do samego końca nie będą o niczym wiedzieli i myślę, że może nam wyjść dość ciekawy materiał. Jeżeli chcecie go ja zobaczyć, kliknijcie koniecznie w subskrypcję. Kocham Kacpra Zao i zaśpiewaj o panie, kocham cię miś u mój kochany, proszę cię bardzo moi panie. 5 zł. Z dzwoneczkiem, dokładnie tak jak widzicie na moim palcu, jeżeli odcinek wam się podobał i chcecie... Rekrut. Chudy jesteś. 5 zł. Jestem ostro nabity. Ja jestem już 4. miesiąc na cyklu, więc to nie jest tak, że to są jakieś, wiecie... Nie jestem w 100% naturalem. Znaczy też, wiecie, testosteron to już 4. rok biorę. Od kiedy miałem 20 lat, to wjechałem sobie taki, no taki delikatny cykl. 4 ampułki tygodniowo. No ale teraz no jeszcze Meta, Deka, Winstrol. Nie ma tu ciekawych rzeczy, tak TBH. Popatrz, polisz lub zjedz to challenge. Każdy, słuchajcie, z nas ma kartkę, na której ma coś napisane a propos tego, co znajduje się pod pudełkiem. A pod pudełkiem jest talerz, w którym jesteś do zjedzenia. Na przykład Wiktoria teraz wylosowała polisz. Popatrz. Michał na przykład wylosował popatrz. A ja na przykład wylosowałem zjedz. Tutaj mamy coś takiego jak, uwaga, nic! Jeszcze! No, ponieważ, mogę patrzeć. Ponieważ najpierw, słuchajcie, lecimy do sklepu wybierać kilka rzeczy, które będą albo złe, albo też dobre. Zatem słuchajcie, my zmykamy szybko na zakupy, zajmie nam to chwilę, tak samo wam chwilę teraz może zająć, kliknijcie przycisku subskrybuj. Warto naprawdę, jeżeli klikniecie, to możecie od razu kliknąć ten dzwoneczek, a wtedy dostaniecie jako pierwsi powiadomienia, a pierwszy komentarz, on zawsze przypinam serduszka, więc naprawdę warto, bo... Za głośna muzyka jest w tym filmie, źle się to ogląda. Taki jesteś cwaniak? A sam gorsze rzeczy robisz na swoim filmie. Nie masz racji. Zapraszam wszystkich na mój film. Zobaczmy go razem. Wczoraj wrzuciłem jajko talerz. Dobra, tego intro nie chciałem mieć tak TBH. Mądry jesteś? A jestem. A to mam dla ciebie pewne zadanie. Taki mądry jesteś? Co ty robisz? Bo mnie tutaj w dupę klepną. Ja mogę... Mądry jesteś? A jestem. Ja mogę totalnie oglądać taki film. Dawaj. Zmierzymy się w teście z wiedzy ogólnej i za każdą błędną odpowiedź będziesz dostawał jajkiem w czoło. Ha, ale z ciebie jajca! Dobra, lecimy. Dobra, Sergiusz, pomysł był twój, więc ja zaczynam i zobaczymy, w jaki sposób będziesz jajogłowy. No zobaczymy, uważam, że... Najgorsze było, że upierdoliłem sobie te buty tymi jajkami. Tą są właśnie. Ponadprzeciętnie inteligentną. No uważam i mam nadzieję, że... No to będziesz... Michu, siema mordo, pozdrów z Kubiszów. Pozdro. Pozdrawiam Michu z Kubiszów, pozdro.
Wrzućcie tu, dobijcie do 20 tysięcy łapek w górę, bo się wkurwiłem. Patrz, jak jajko leci. No, będę uważał. Ale raczej przystojniaczek? No to uważam, ja jestem spokojny. Jestem spokojny, naprawdę. Jakby co to i sam miał wem 2 ponad 430 km, a teraz ta M2 ma box deal. Ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, i samu bakościula. 5 zł. Chyba nie miał aż tylu koni. Chyba, ale nie jestem pewien. Zapraszam. To jest bardzo dobre info. No co tam, mordo? Trzeci link w opisie. 6 zł i 15 groszy. Bierne live. 1,96 m. Chyba codziennie na Facebooku. Dzień dobry widzowie, z tej strony Rafał Górniak, jesteśmy w programie Jajcarze i dzisiaj będziemy rzucali jajkiem do głupka. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie, Sergiusz, jesteś naszym głupkiem w dzisiejszym studio. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobrze, więc najmniejszym państwem świata jest, uwaga, Maroko. Zure. Watykan. Dawaj mordko na Ome pozrdo. Nie idę na Ome, tam walą konia. Nie lubię Omegle. Widziałeś już ten filmik? Kolory słabe? Kolory dobre. Chyba. Malta? Krzysiek chuj. Ksajocie zwyzywal chwilę temu na live. Chyba famy MMA leci. 5 zł. Napierdalanka. Widzieliście ten film czy nie? A jak uważasz, że coś jest nudne, to jest nudne, no. Właśnie Boxer też miał... Kurwa, spamujecie tym Freezem. Mogę zobaczyć, co powiedział, ale no to po co spamujecie? Zła odpowiedź, wrzucamy cię do basenu. Znowu? Kurwa, to ma... Wielki teleturniej w domu ekipy. Sprawdźmy, kto najlepiej zna się na YouTubie. Dzisiaj Mati ma tatuaż na ręce, więc nie skakuje do wody. Bo jak ktoś nie odpowie na pytanie albo odpowie na nie źle, zostaje rzucony do wody! Też przede mnie. Nie zareagowałem, zgłosiłem reakcję. Dobrze, więc zostawiajcie łapy w górę. 80 tysięcy będzie taki kolejny filmik. Były jakieś ciuchy, o których chciałem powiedzieć, tylko nie pamiętam. Ale ktoś za każdym razem nosił ciuchy z tego. Nieważne. Robiliśmy już dwa, gdzie padaliśmy do wody, gdy odpowiedź była zła, a dzisiaj... Czemu on ma kamizelkę ten? Rzucam kogoś, jak źle odpowie. Wyłącznie do debila. Chris jest bardzo w porządku. Czerwony przycisk. Czerwony przycisk. 30 pytań, z czego 20 zna mikser niestety, a 10 jest od trąby. Więc jak mikser wyrosuje swoje pytanie, no bo oni wymyślali pytania, wtedy zamienia swoje pytanie po prostu. Dobrze, więc zaczynajmy odcineczek. Zobaczmy, kto będzie pierwszy. Niech zadecyduje o tym... Trąba. Trąba. Ja. No to Mike. No czemu on wszystkich... Jeśli on się może kąpać, to dlaczego on wszystkich pytań nie zrobił? No tak nie powinno być. Jakby ci zimno do końca odcinka. No więc Mike, wybierz sobie numerek. I teraz uwaga, my się przesuwamy tutaj, panowie. Tak, bo nieźle chlapnie. Niestety, ale pytanie dotyczy twojego kanału i to jest kurde minus, bo myślałem, że ta 13 będzie pechowa. Ale może nie wiedzieć. Ale możesz nie wiedzieć, ile wyświetleń przekroczy dzisiaj lub jutro twój najpopularniejszy film na kanale. 10 milionów. Dobra. Co do jednego wyświetlenia. Dobrze, 10 milionów. Trąba wybiera, kto kolejny będzie. Dobra, panowie, wow, tu mrówki w ogóle chodzą, parzek biegnie. Usain Bolt. Dobra, następny będzie mikser. Chciałem ci zasłonić. A gdzie tam idziesz? Gdzie tam idziesz? Tu idziesz! Storki, nie? Ja poproszę siódemeczkę. No nie! Dlaczego? Moje pytanie, które jest o nim! No dlaczego? Dlaczego? Jest zadanie specjalne jeszcze do tego! Ale nie mów, jakie nie? Ale nie mów, jakie. Co mikser nagrywał zanim przeprowadził się do domu ekipy? Z dewolę jak coś pierdolisz. Nie jest dobrych odpowiedzi! Zależy ile jest dobrych odpowiedzi. Jest jedna, no. Fortnite. Wow, prawie sam wpadłem. Źle. Źle. Ciekawostki. No i wrzucasz go. No ciekawostki, no! Dlaczego się odpowiedział? Zadałeś pytanie o nich? Nie wiem. Ciekawostki, a z czego byłeś najbardziej słynny? I śmialiśmy się z tego... Był tam też Fortnite, to tak. Cześć, witam was w dzisiejszym odcinku dzisiaj. 10 ciekawostek na temat Fortnite. A jakie jest zadanie specjalne? Dostajesz. O, no po całość się wpaść. Miło i przyjemnie. W końcu zarobiłem na swoim kanale.
Kto według ciebie wybrał najpierw pruszki? 5 złotych. Minimal. Jasiek. Jeden? Na te dwa chyba ja bym odpowiedział, a na tamte... Na te dwa bym odpowiedział, a tu co, pukasz mnie po prostu? Podaj cały skład znanego byłego teamu Rich Zone. Dwie osoby byś mógł powiedzieć, nie? Kurde, ja nie znam. Ojejku. Ja nie wiem, kto jest Rich Zone. U ciebie? To u ciebie! To nie jest ten jego team. Czy to jest odpowiedź? Rich Zone? Pierwszy słyszę o takim teamie. No, mamy jeszcze zadanie specjalne tutaj w tym pytaniu. Tak. Czekaj, no. 5 osób? Co ja ci podpowiem? I oni się rozpadli? Jedną z nich jest Gimper. Dobra, wpychaj. Co to za epoka? O Jezu! Ale chlapnęło taką zimną wodą, idealnie. Ale uwaga, mamy zadanie specjalne przy tym pytaniu. Dajesz następnej osobie 50 zł. A ty ja wybieram? I Tromba wybiera, kto jest następny. Ja wybieram, kto jest następny. Krzycha wybierz, wybierz Krzycha. No wiadomo, że Krzycha, nie? Ale Krzychu jest następny, no bo następnej osobie 50 zł wybraliśmy już Krzycha. To jest 16. No dobrze. 16? 23 poproszę. To jest śmieszna akcja. Jakiego koloru włosy ma Stew? Blond. Białe. Gdzież ma blond, gościu! Nie, miał blond, ale, ale robi sobie białe. I ma już białe, takie bardziej białe, więc no... A poza tym miał szare, a nie blond. No właśnie. Specjalne zadanie było takie, że w następnej kolejce nie wpadasz do basenu. 3. Od czego skrótem jest JP w nazwie znanego dobrze na polskim YouTube teamie związanego z między innymi z Jest Dyniakiem. Pompa. Tak. Dobrze, ja wiedziałem, ja sam tylko inne tłumaczę. JP? No, ja też tam idę. No. Nie było zdania specjalne. Ja mam takie pytanie. Po to mi kazaliście oglądać ten film. Myślałem, że coś ciekawszego tu będzie. Znaczy, no wiecie o co chodzi, nie? Tu nie mam pieniędzy żadnych. Osty, 29. O, i to jest kolejne pytanie, na które możesz nie odpowiedzieć. Kolejne moje pytanie. Tak, uwaga, mikser. Jakiego gatunku jest Puszek, czyli mój wąż? No, oczywiście. Pewna? Dobra, jest jeden plus. No, że mi powiedzieliście, w której... O. No oczywiście, że pytam, królewski byku. Dobra. Co? O! Ale myślałem, że może nie odpowie. Ja nie odpowiedział, ja powiedziałem, że to jest mem. Pyton tygrysi. No ja to co? Tygrysi jest jakiś 5 razy większy. Pyton wielki. A daj tą czwórkę. A daj czwórkę, a myślałem o 17, nie? Masz 17, okej? Okay? Jaki jest największy polski viral wytworzony przez samodzielnego twórcę w historii polskiego YouTube? No, czyli film, który ma najwięcej wyświetleń. VIP Bros. Ognisko. Nie. Green. Jest pająk. Jest pani. Na kurwa, że psa pająka nie wiedzieć. To jak ocenisz nasz kanał Motosiory i nad czym popracować zaczynamy? 5 złotych. Nie ocenę. Nie ocenia. Ja nie znam się na motoryzacji, nie pomogę ci. Zaraz co mi Mike powiedział po tym pytaniu. A, zobaczmy. Skrótem jest JP w nazwie znanego dobrze na polskim YouTube teamie związanego z między innymi z Dyniakiem. Jest pompa. Tak. Dobrze, ja wiedziałem, ja sam tylko inne tłumaczę. JP? No, ja też tam idę. No. Nie było zdania specjalnego, nie mam pieniędzy żadnych. Osty, 29. O, i to jest kolejne pytanie, na które możesz nie odpowiedzieć, pieniędzy żadnych. Sam tylko inne tłumaczę. JP? No, ja też tam idę. No. Nie było zdania specjalnego, nie mam pieniędzy żadnych. Osty, 29. Nie rozumiem, co ten... Nie rozumiem, co powiedział. Ile mam wzrostu? 1,93 m. Bo zmalałem. Konie lubię z ekipy Freeza? O, i to jest kolejne pytanie! Patrzmy na nich wszystkich. Tego gościa nie znam i tego gościa nie znam w tej hawajskiej koszuli. Więc... poza ludźmi, których nie znam, to lubię wszystkich. Znaczy lubię. A bez taboretu, ta 1,33 m. Oceń nową nutę Hill Wagonu. Chujowa. To oglądaliśmy ten, oglądaliśmy premierę 2 dni temu. Widzicie, nie jesteście tu zawsze. Ten w hawajskiej to mikser. Nagrywał kiedyś skamy do CS i miał dramy. W porządku, w porządku. Góralek nowy. Tu się ceni. O, widzisz, jakie teraz ludzie są, świat jaki jest teraz. No, masz coś doświadczenia, nie? Z tego.
Reakcja domowników na nowego pająka. Popłakała się. Słuchajcie, kilka dni temu, jeśli śledzicie nasze Instagramy, to wiecie właśnie, co się stało, a dla tych, którzy nie kurwa, ten to się zawsze musi napiąć jak kurwa plandeka w żuku. No to mieliśmy trochę awarię w garażu. Powiedział, że chce z tobą na KSW. W porządku. Zboczona Natalia. Chaos boczo. No mam kręcę tam pupcią. Chaos boczo. Chaos boczo. Chaos boczo. A nie, poczekajcie. Błoński ma 5 złotych. Nie wierzę. On nie wejdzie po ogólnie. Myślałem, że kupili jakąś tarantulę czy coś. Pewnie nie wejdzie. Zostałem bohaterem. Został bohaterem i złapał tego pająka, ale stwierdziliśmy, że no nie chcemy trzymać tego pająka w moim kontenerze, więc dzisiaj będziemy szykować dla niego domek, bo jak łapaliśmy go, to stwierdziłem, kurde, ja chciałbym pająka. No kurde, jak to brudno, nie patrzcie na to. Dobra, więc ja nawet skoczyłem do domu, wziąłem terrarium Tomu, ale chcemy kupić w ogóle ciekawsze, większe. No i tu jest właśnie nasz przyjaciel. Jak widać, konik polny też jest i jedna muszka, ale wszystko dzisiaj to będziemy przyrządzać. Możecie już sugerować imię na naszego przyjaciela tutaj w komentarze. Póki co jest pająk Timu X, a jeszcze nie mamy dla niego nazwy. Kurde, wymyślajcie, wymyślajcie, jaki macie. Asatsu, dawaj na live do kogoś mało znanego. 6 zł i 15 groszy. A po co ja mam czyjś live oglądać? Cała wspólnego jacht za 2 miliony z autem. No kurwa, niewiele. Losowe bronie w CSGO z ekipą. Zapraszam was wszystkich na stronę CSGO. O, reklama! Możecie otwierać skrzynki ze skinami do CSGO. Zapraszam was również do użycia mojego kodu promocyjnego PEVOR, któremu dostaniecie darmo. Siema! I natural. Siema. Nie dało się rozkminić, bo trzeba więcej niż jeden gracz. 2019 rok, a oni nadal mapy z CS-a nagrywają. Właśnie chyba nigdy nie kurwa znudzi. Pocałuj mnie lub uderz. Siemano mordeczki, tutaj Kasper Błoński, witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj będziemy robić coś, co znowu ukradłem ze Stanów. Ty Kasper, powiem ci tak. Nie wiem, czy dobrze awansowałeś, bo z psa Blowka stałeś się psem Stewarta. Blow ma więcej subów jak coś. A więc co dzisiaj będziemy robić? Będziemy robić kiss or slap, czyli po polsku pocałuj lub uderz. Wyjdziemy w miasto i dziewczyny będą miały do wyboru. Albo przywalić mi w pysk, albo będzie się ze mną całować. Zobaczymy. Ja będę pytał tylko dziewczyny. Więc kurde, widzimy się zaraz w jakimś miejscu i szukamy dupeczek. Yo, zaczął się stresik, taki byłem kurde odważny przed chwilą. Na wirce, chłopaki powiedzieli, że... 6 zł i 15 groszy. Artur, weź się skup, kurwa, na ten... na meczach w Premier League i... Monia nie Kessa. Dawaj takich pomysłów. Bazując na zasadzie Casual Stream, pozwolę sobie ustanowić tymczasową obecność na Stream. Pozostając w tematach sadowniczych, prezentuję wam, drodzy widzowie, że też tu jestem. Na czarne skarpety. 5 zł. Monia Kesso. Serio wychodzimy, bo ja myślałem, że to kręcimy dla beki. No to zaczyna się problem, bo ja nie wiem, do kogo mam podchodzić i jak ci ludzie będą reagować. No ale cóż, najwyżej do Karola podejdziemy i Karol będzie musiał. Slap? Ej, slap to ej, nie, dobra, dobra, to nie będziemy do niego podchodzić. No to co, idziemy do jakiejś galerii pewnie albo na miasto i zobaczymy. Zobaczymy, czy dziewuchy będą się zgadzać. Okej, mordy, dotarliśmy w końcu, jesteśmy pod galerią, bo tutaj chyba najłatwiej będzie spotkać jakieś dziewczyny. Więc witamy w Arkadii i przechodzimy do całowania albo do uderzania. Zobaczymy, czy będą jakieś buziaczki, czy może uda się fusta. A może dostanę po prostu listwę. Widzimy się w środku. Bo nagrywamy taki eksperyment społeczny. Czy możecie nam pomóc i wystąpić? Trochę nie wyjściować się. Nie, no dobrze wyglądasz, naprawdę. Dobrze wyglądacie, co wy na to? Bardzo przyjemne eksperyment. Nitro udowodnić tobie, że z UU ma 200 igdauleksy największą sypiaje i chłopacy się na to zgodzlini, jednak nie spodziewali się, że z UU to obkminił i prędzej czy później wpierdoli się tam do jej łóżka. Jak skomentujesz takie zagranie? 6 zł i 15 groszy. Chyba jeszcze dzisiaj konia nie waliłeś i cię odpierdala. No, nic złego wam się nie stanie. Będziecie mogły uderzyć kolegę w twarz. Nie, tak nie, 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 nie. Będziecie miały... Podkreślenie. 5 zł.
Dzięki Wipi za piątkę. Albo mnie pocałować, albo mnie uderzyć. Pocałować to znaczy? W policzek na przykład. Okej, to może stańcie po prostu po dwóch stronach i zdecydujecie, co chcecie zrobić po prostu, okej? Dobra, dziewczyny. Uwaga, kiss or slap. Co wybieracie? O! O! Co to jest? Dobrze, dobrze, dziękuję dziewczyny bardzo. Paulina, kiss or slap? Musisz mnie albo pocałować, albo dać mi lekła. To jest twój wybór. Będzie okropne, ale cię walnę, no. O kurde, no dobra. Będzie leciutko. O, dziękuję bardzo, no to na razie. Polega to na tym, że robimy kiss or slap, czyli możecie mnie pocałować albo uderzyć. Spoko. Może najpierw ty. Dobra, to będę cię... Tukła. Tukła? Dobra, to uważam na okulary, dawaj. Ale tak, serio? No liścia musisz mi wypłacić. To sprawie będzie. Jak wypadniesz, to nie dobra, wiem. dobra, to dawaj. Ale bułę kurwa dostał. Teraz ty, mordo. A ty daj mu buzi, daj mu buzi. Dobra, dzięki mordy. Nie spodziewałem się, że taką mocną listwę wypłacą, no ale cóż. Jest ślad? No jest, jest. Kurde, ale czerwony policzek, no ale dobra. A to chodzi w tym challenge'u. Buziaki wszystko rekompensują, więc idziemy szukać teraz jakiegoś buziaka w chustach. Macie bardzo ważną decyzję do podjęcia. Musicie wybrać, czy chcecie mnie pocałować, czy uderzyć? Pocałować. Pocałować, ale w usta. Dobra, luz. Okej, dobra. To dalej. Okej. Pocałować. Co jest, kurwa? Raz, dwa, trzy, co to miało, kurwa, być? Podstawione jak chuj. Nie no, kurwa, tak nie. Nie no, kurwa, nie no, tak to nie. No to, kurwa, jest. Co jest, kurwa? Nie no, nic nie no. Kurwa! Pana jego ryj. Dziękuję dziewczyny. Dziękuję. Miłego wieczoru życzymy. Cześć stary, co się stało? XD zazdrości. Ty tak nie masz. Chciałbyś... Nitro smutny. Tak, macie rację. Bardzo, bardzo bym chciał dostać Stuwa smoka. Monster. Siema, będzie UCB Fortnite lub F1 z Tekefunem o 500 ZL, czy już nie? 6 nie chciałbym mi się Fortnite'a pobierać nawet do tego. Bardzo bym chciał, żeby jakiś losowy Sean mnie na mieście kurwa pocałował. Damn, ludziska. Dobrze, stary. A ty... Dobrze, stary. Pocałować czy uderzyć, a one, że pocałować. Pocałować, kolej taką. Okej, mordy, i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało i chcecie zobaczyć, jak całuję więcej dziewczyn albo dostaję więcej liści, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie i wbijajcie na Instagrama Kacper Blow. Fajnie, że Blow jest z tym kamerzystą Kacpra. Wow, czaisz? Ty byś za każdym razem w ryja dostał. Co to kurwa jest? Kaja 0387. Ej, zobacz! O, jaki wigibasek tutaj. Ej, ogólnie Kaja kiedyś nie byłaś taka tłusta. Wow! Ale kurwa, szpagat na komisariacie odjebała. No nieźle, Kaja, nieźle. Dawaj do Sandry kiss or slap. Kurwa, jakbym jeszcze liście od dziewczyny swojej dostał, to by było niedobrze. Intro La Casa de Papel, my life is going on. Podkreślam. 5 zł. Siema pani Antek, witam bardzo serdecznie. I am lost.
Martynka. Zapraszam na kanał Mokra Martynka, gdzie każdy chłopak znajdzie swoje 7 niebo. Zapraszam na kanał Mokra Martynka. Zapraszam na kanał Mokra Martynka. Cześć kochani, witam wszystkich. Zapraszam na kanał Mokra Martynka. 5 zł. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałam dla was fejle na scenie. Zobaczcie, co się dzieje czasami na scenie. Pamiętajcie, że gwiazdy też są ludźmi i czasami zdarzają im się małe wpadki. Zapraszam do oglądania. No to lecimy. Co tu mamy? One Direction. Mamy One Direction. Nie, dostał w krok. Co to był? Co to jest but? Och. No ale kurwa, mordo, dostałeś buta nawet w jajo, no nie zachowuj się jak pizda, no. Zachował się jakby go snajper kurwa zdjął z 500 metrów. Kalibrem kurwa 130. To chyba but, myślałam, że jakaś maskotka od Funky. Justin Bieber? Uwaga, co się stanie? Spadnie ze schodów? Nie. Idzie. Boję się. Pożyga się chyba. Co? Ja to widziałem. Biedny. Się chyba. TV. O, ale się... zobaczysz kanał Lajpowo TV, tam się uśmiechnie. Co kurwa?! Co komentować. Jakby spadł na... 5 zł. A fanów? Ale to by była tragedia. Ale jaka szybka reakcja ochroniarza, tylko jakim cudem fan zbił się w ogóle na scenę? Wow, ale ten fortepian, jak on się przewrócił, jak on stał niestabilnie. Beyoncé? Co tu się dzieje? Wow, włosy jej się wkręciły! Wiatrak! Jaka wytrwała ty! A ona dalej śpiewa! Boże, podziwiam ją. Wow! Pewnie z playbacku leci, wow. Nie mogła przestać śpiewać. I nadal pięknie śpiewa, skoncentrowana, niesamowite. To już jest wyższa szkoła jazdy. Wow. Judal. Rzeszów pozdrawia. 5 zł. Coś a. Nie? Z playbacku leci. Szymon Grabuś. Witam i pozdrawiam. Playback. Pozdrawiam, pozdrawiam. Ale świetna reakcja w ogóle Katy Perry. Dystans na maksa. Super dziewczyna. Że nie potrafi grać na plecie. Natura SKFC. Jak ale... nie możesz znaleźć, to wpisz mega, na to ogląda stare shoty. No, ale po będzie co Natural SKFC. 6 zł i 15 groszy. 10 dzień z rzędu o tym spamujesz. Co? Nie! Nie mów, że też wymiotuję. Co oni wszyscy wymiotują na scenie? Dwa buchy. Siema Nitro, pozdrów naszą ekipę z Jankowicka, Ladrian. 5 zł. Udało się. Chyba się udało. Co jest? Pozdrawiam twoją ekipę z Jankowic. Nie. Nie wiem, mamiko, masz za dużą kamerę, źle ją usytuowałaś. Źle się to ogląda przez to, że ten... Test leggingsów Gym Glamour. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj jeden z waszych ulubionych odcinków, bo będzie to haul zakupowy i tym razem będzie test leggingsów, ale nie tylko, bo będą... O, i teraz możecie zobaczyć, Wiktor, jak wyglądam jutro w tym rażdżacie. Normalnie jak... podstaw budownictwa, tu live oglądany, pozdro wariat. 5 zł. Miejmy nadzieję, że zdasz, panie Wiktor. No to nieźle, nieźle. Tutaj no, 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 tak. Tak, no. To zdrowa dziewczyna, zdrowa, nie? Zdrowa. Taki me. Typie od Mokrej Martynki, czy ktoś tam kurwa typie jesteś bezbekiem i atencjuszem, weź wypierdalaj śmieciu, pierdolony ludzi wkurwia i wypierdalaj, a jak już chcesz tak pisać, wyślij przynajmniej 10 śmieciu. 10 zł. Dzięki panie. Panie Tekime, no powiem, że no, nieźle. Turystka. Zdrowa, zdrowa. Zobaczcie, ja jestem po prostu zachwycona. O tak, my też jesteśmy, ojojoj, nawet nie wiesz, jak my jesteśmy zachwyceni. Ojojoj, te leginsy Gym Glamour.
co za tkanina. Zobaczcie tutaj, zobaczcie, co za tkanina. Matko Boska, co za tkanina, Panie Boże, jaka jakość. Oj. Ta nowa kolekcja, ale tkanina. Zachwycona. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mam dla was kod rabatowy Mamiko 10 jeszcze wszystkich trzy chyba. Następne. Jest to, że ten cel jest taki. Jezus, piękny. No, tkaninka pierwsza klasa, powiem, jak tak się przypatrzę. Dobrze leżą. Kolor idealny. Panie Boże, co tu się od leginsowało? Te leginsy. Hater XD. Czemu wstanie? Wypierdalaj też ma to jebana Martynko mokry to miała sobiat jak stara ziemkniaki reka nakladala wcześniej peopis gdzie jest zila. 6 zł i 15 groszy. Tak. Ty to jesteś groźny hater. I no. Zobaczcie, tutaj żadnego celu nie. O, właśnie tam patrzyłem, jak dobrze mnie zna. Jak dobrze mnie zna. Melanż i... Jezus, piękny. I zobaczcie, tutaj żadnego celulitu nie widać. Więc wydaje mi się, że ten celulit jest mało widoczny lub wcale nie jest widoczny. Ten materiał jest dosyć cienki, ale jest on taki zbity. Jest taki utkany. O, jest zbity. Stalowy melanż. Jest, zobaczcie. Potem taki pajac jak ty, Wiktor, przychodzi mi i układa kafelki na suficie. Mam nadzieję, że nie zdasz. 5 zł. Zobaczcie na ten zbity materiał. Nie, naprawdę, te leginsy są pierwsza klasa TBH. Wstawaj, cwaniaczku, no ale nie stoi mi, ja pierdolę, zobacz. Res. Nic nie włączaj, wszystko wyłącz, idziemy spać. Nie wiem, ale jak cię oglądam, to przed oczami wygląda z cebuty. Miłego wieczorku. 5 zł. Jebnąłem się o parapet, kurwa. Udem. Powiem wam tak. Wydaje mi się, że po tym materiale nie tylko materiał był zbity, ale jeden czy drugi konik też był zbity. Ała, uderzyłem się. Wesoło jak nigdy. No, pewnie było dosyć było zabawnie. Zajmij gacie cwaniaczku, masz zbity materiał. Ała, się uderzyłem. Ariana Grande, Surprises Fans. Hi guys, I'm here with Lexi, right? I wasn't lying, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least to me an honest. Feel like a failure, cause I know that I failed. Czyż on kur... Czyż ten gość śpiewać nie potrafi. I ta laska poprzednio też. Should have done you better, cause you know. Napalona Kasia. Siemka kotku, ocenisz proszę jak twerkuję, bardzo się starałam, specia i ja dla ciebie, Mojnik to napalona Kasia, zobacz kanał 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 Mojnik to napalona Kasia, zobacz kanał. 5 zł. Czemu nie mają taką, co nie mają sekcję? Po co ci nieśmiertelnik, skoro nie byłeś w wojsku? Co ty pierdolisz, gościu? 8 lat służyłem w Afganistanie. A ten nieśmiertelnik podczas mojej pierwszej misji pokojowej w Sarajewie właśnie dostałem. Potem służyłem jeszcze w Wietnamie w latach 70. I w Iraku jeszcze byłem. Mateusz, ale podstępnie fiuta schował, niby się uderzył. Pozdrawiam. 5 zł. Było chowane. Nie, serio mówię. Ty tyle nie żyjesz, kurwo. Ja mam 63 lata. To, że ja się tak dobrze... Powiem wam tak, bo to tylko na niektórych chłopakach działa, ale też na wszystkie dziewczyny. Więc teraz dziewczyny, ten, jak zrobić, żeby wyglądać tak jak ty? Musisz mieć specjalny wyciąg z wora, tak zwany.
jak dostajesz go, jak dostajesz oprysk, że tak powiem, maślanki, to musisz potem to wetrzeć tak w czoło, ten i macie taką fajną, jedwabną skórę jak ja. Ja wyglądam na 20 kilka lat, ale mam 63 lata. Ja zdelegalizowałem w Polsce komunizm. Napalona Kasia. Mam chujowy kanał, zapraszam. 5 zł. Czy bitwę pod Grunwaldem pamiętam? Mam flashbacki, wiesz? Mam flashbacki, bo... Nie chcę o tym mówić, bo tam się złe rzeczy wydarzyły. Czy wycierałem w siebie maślankę? Nie, mój organizm produkuje tą maślankę. You got everything, but I got nothing here without you. So one last time. Ja pierdolę, kurwa, aż się poplułem. Czemu tym ludziom dali mikrofon? So one last time. I need to be the one who takes you. O, cię chuj. I need to be the one who takes you home. Just do one. Sorry, just do one more. What? We'll just do one more take, and then Ariana, what do you think? What? One last time, I need to be the one who takes you home. One more time. Czy fajnie, ale oni śmiać się potrafią. Ariana Grande fajna jest. Raz z Graczalem debatowaliśmy na temat, bo tak, typiara tam potrafi dobrze śpiewać, zajebiście wygląda. Gra kurwa tam na 400 instrumentach. I się tak zastanawialiśmy, jak to jest, że są ludzie. 5 zł. Pozdrawiam panie Mezy Gaming. I się tak zastanawialiśmy, jak to jest, że na przykład ona ma tyle talentów, tyle rzeczy potrafi, zajebiście wygląda. Wiecie, jest niesamowita. A potem na przykład są ludzie tacy jak wy, kurwa, co się nie nadają do niczego, nie macie żadnego talentu i dla was sukcesem to jest wstać 10 minut przed szkołą, żeby się wysrać, nie? To jest dla was sukces. Ja jestem gdzieś po środku, nie? Bo dla mnie sukcesem to właśnie założenie mojej firmy, która mi przynosi 12 milionów dolarów zysku rocznie. Teraz właśnie się na Hongkong otwieramy. I do Malezji w 2020 będziemy wjeżdżać, więc ja jestem gdzieś pomiędzy, nie? Ale jak to jest, że ona ma wszystko, a wy jesteście kurwa tacy. Aż mi przykro, no kurwa, no rozwijaj się. Co o ten piszecie? Ty chudy cfelu. Napalony Łukasz. Hej Kasiu, wpadnij na mój kanał. Z miłą chęcią cię przebadam. Napalony Łukasz czeka na ciebie. Kasiu, możesz zaprosić także Marlenę. Dobra, zostawcie Karolina subka i ten. Pozdrawiam cieplutko. 5 zł. Zostawcie subka, kto nie ma, i dzwonek, i łapkę w górę. At least I'm being honest, yeah. Fifi, zaśpiewa one two, three, drink. 5 zł. 1, 2, 3, drink! That was amazing! Hi! Hi! Oh my god, hi! Hi! Ariana, I'm gonna fan of you! Ale spocona jest na mordzie, ja bym takiej nie przytulił. Zobacz, jak ona spocona. A Parianie widać, że ona tak jeszcze ma naciągnięte te rękawy na ręce, żeby nie dotykać pospólstwa. Nie no, będziecie serio mnie wyzywać? Serio, mi się przykro robi, jak takie rzeczy robicie, tak te bacha. Więc... Nie możecie pisać od N, nie godzę się. Nie godzę się na takie traktowanie. Kto napisze od N, to go nie lubię. Nie, serio.
Serio. Przeproście mnie. Nie, serio, przeproście mnie, bo to tak nie może być, bo was nie będę lubił. Nie godzę się na takie traktowanie, no! Kacper, siema, co u ciebie, bo u mnie dobrze. 6 złotych i 15 groszy. No mnie wyzywają, Kacperku. No. Wychodzę z tego lajma. Już was nie lubię was. Chyba, że mnie przeprosicie, to wtedy tak. Ja strajkuję. Musicie mnie przeprosić. You, since yours truly, you've been my inspiration my whole life. How long have you been a fan of the nine years. Of mine. Of you? Yeah. Well, thank you very much. Yeah, just send some DVDs, you can start watching. Love you. You got everything. Oh my god! Oh my god! Hi! Sorry, I messed up. Yeah, it's sorry, okay. You messed out a little bit, and we... We'll help. No! Hey! We can! Hi! No! Hey! Are you serious? Hey! God! Oh my god! Hi! Sorry, I messed up. Yeah, it's sorry, okay. You messed out a little bit, don't and we... We'll help. No! Hey! Are you serious? Hey! Hi! It's not, to w porządku jest. Przepraszacie? Dobra, to wam wybaczam. To zostawcie słupka i dzwonka. Kto nie zostawił słupka i dzwonka, jest chuj. I go nie lubię wtedy. Więc fajnie by było, żebyście jednak w jakimś stopniu spróbowali. Tomek 1596. Cześć kochani, ktoś tam krzyczał za ścianą, żebyś ryj zamknął XD. 5 zł. W porządku, i tak tu sobie żyjemy, panie Tomku. W odcinku z serii Babskie Sprawy. Dzisiaj po raz pierwszy zajmiemy się ubraniami. Już dawno temu odkryłam na Instagramie sklep Fashion Nova. Ludzie piszą o ten, bo chcą omę, kiedy startuje 7 more 7, czy już jest pozdro. 5 zł. W październiku, komplu. W październiku startuje. Chciałam się, czy czegoś nie za... A tutaj ogólnie z sąsiadami jest... Czat z panka N3. 5 zł. Możecie tak napisać. Ogólnie tutaj jest taka specyficzna więź z sąsiadami. Jeden kurwa robi remont trzeci miesiąc, drugi gra kurwa na trąbce. Ja cię faceni truś. 5 zł. Jeszcze jeden drze pizdę, bo uważa, że śpiewa. Ja też drę pizdę. Więc się tak lubimy, nie? Tak, tak wygląda tutaj sytuacja. XDDD. Enitro włącz rapa para. 5 zł. Nie wiem co to jest, więc się tego nie puszczę. Tak się nie napaliłem jeszcze tą fajką, bo się na nas kurwiłem. Walking Dead. Co to za zamki nie ryj w tle poleciał? 10 zł. Losowo ktoś się wydarł. Zgadza się na wszystko przez 24 godziny. Kacper, co my tu robimy? Kacper wziął mnie do studia do tatuażu. No i przepraszam cię za nich jebać z was na tym czacie, kto wyzywa Nitrusia, wyzywa mnie 33, kocham cię Nitro, moje królu zloty. 5 zł. Dziękuję bardzo, Dawciuk, jesteś obiektywny. A tamtych to jebać wszystkich. Dobra, jak jeszcze raz ktoś napisze. Jak ktoś jeszcze raz napisze JN, to kończę streama. Siadaj na flakon XDJN. 6 zł i 15 groszy. Siadaj na flakon. Stencel. Poproszę KN3 na czacie misiaki. 5 zł. To chyba kończę streama.
jogurt. Zaśpiewaj malorca głosem pana choinka. 5 zł. Nie robię z wami dili, bo mnie obrażacie mnie. Dobra. Kończę streama. Miki Craft 1. A ja cię kocham Nitro, siema siema, jesteś kozak, a ci co piszą joten to ameby. 5 zł. Przeproście mnie. Przykro mi się zrobiło. Obraziłem się za 200 zł. I kill you. Puść stonogę, kto redy do Karakana XDD. 6 zł i 15 groszy. Już jestem obrażony za 194 zł. Kiridex. Wyzywają cię i mają rację, joten, nie no żartuję, love yo, Nitro pozdrowisz. Jeszcze za 188 zł jestem obrażony. Sol. Brakuje mi KTRP w twoim wykonaniu. A i walone lamusy nie wyzywać, bo to żałosne. 5 zł. To prawda, jeszcze za 180 zł jestem obrażony. Kordian. Jakie polecasz buty na zimę? 6 zł i 15 groszy. Nike 177. Jumad. Mimat Nike 177. Kori 122. Przepraszam cię, Sergiuszu, za tych debili, po prostu nie umieją się pogodzić z prawdą. 5 zł. A prawda jest tak, że mam 172 powody, żeby być obrażonym. Dawid Jasper. Hej kolego, jesteś bardzo piękny. Powiedz mi, skąd jesteś, jak się nazywasz i ile masz lat? 5 zł. Mam 168 lat, jestem z Wąchocka. Izak kieruje Mamiko. Oglądanie Mamiko jak gra w CS-a to jest jedno z takich przykrzejszych rzeczy. Siemka pozdro. Puść rapapara, to ci się humor poprawi, de. 5 zł. Rapapara, rapara. Nie wiem, co to jest rapara, rapapara. Padł sroce z